hakiem. Minuta, minuta i potem lekki hak jeszcze na czołówkę. Dobry, cześć i czołem. Witamy was bardzo serdecznie w poranek czwartkowy, 18 maja i od razu czytam czat, ale zanim przeczytam, co jest na nim napisane, to przedstawię mojego współprowadzącego, czyli Maćka Buchwalda. Dzień dobry, Maćku. Cześć serdecznie, Przemysław Rudzki. Powiedziałeś dzień dobry, cześć i czołem, czyli przywitałeś się na trzy różne sposoby, a zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o tym, jak to w naszym życiu są ludzie, którzy nie odpowiadają na dzień dobry i jak potem żałujesz, że powiedziałeś dzień dobry. Ja miałem w osiedlowym sklepie regularnie ten problem, wchodzę, mówię dzień dobry, jest cisza i potem żałuję, że powiedziałem dzień dobry. Ja mam taką bardzo dużą prośbę do naszego czatu, żeby teraz, ja teraz powiem dzień dobry, a żeby czat odpowiedział dzień dobry. Dzień dobry, rozmawialiśmy z Maćkiem o tym jeszcze przygotowując się do poranka, gdzieś tam będąc w make-upowni tak zwanej, że ludzie nie odpowiadają dzień dobry. Nie wiem, z czego to wynika, bo ja pochodzę z takiego pokolenia, w którym mówienie każdemu dzień dobry na osiedlu było rzeczą normalną i muszę ci powiedzieć, że na osiedlu, na którym teraz mieszkam, przez 3 lata mówiłem dzień dobry, odpowiadał może jakiś 1% ludzi, więc teraz mówię dzień dobry tylko tym ludziom, którzy mówią jako pierwszy dzień dobry. I myślę, że to jest taki system dość uczciwy, sprawiedliwy. A ty mieszkasz gdzieś tam na Żoliborzu, nie? Tak, ja mieszkam na pograniczu 3 dzielnic, Śródmieścia, Żoliborza i Woli, ale pięknie na czacie. Jak gdybyś zobaczył, Maćku, teraz, gdybyś miał czat. Jest dzień dobry? Gdybyś zobaczył, ile razy padło dzień dobry, to naprawdę jestem dzień dumny dobry, z naszych widzów. Cytując Belmondziaka. Ale to Przemko, czyli mieszkasz, nie, mieszkasz na Bielanach w każdym razie, bo tutaj zajrzałem na leżącą prasę na naszym stole i przeczytałem dom zły przy ulicy Marymąckiej, przeczytam tylko lit, groźby śmierci wobec sąsiadów, ekskrementy na klatce schodowej, gnijące zwłoki w mieszkaniu i rzucanie przedmiotami z wysokich pięter. Takie problemy mają lokatorzy w bloku na Bielanach, czyli nie mówienie dzień dobry nie jest najgorszą możliwą opcją. Zacząłem doceniać swoje osiedle i ludzi nie mówiących dzień dobry. Oczywiście chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj z naszej reżyserki przebiło się, że z lekkim hakiem, że mieliśmy mały pościg, wyłowiliście to na czacie, co znaczy, że byliście z nami już wystarczająco wcześnie, żeby to usłyszeć. Oczywiście tradycyjnie o pobudzenie, o poranku i energię na cały dzień dba partner poranków, czyli Lipton Yellow Label. Herbatka się parzy, dopiero przed chwilą zrobiona. Trzeba nie nalewać? Możesz tak, nie, ja nie lubię takiej bardzo mocnej, więc możesz nalać mi w takim kształcie, jak jest teraz. Natomiast no, nie sposób nie zacząć od tego, co się wczoraj stało na Etihad Stadium, czy też zgodnie z tą nomenklaturą ligomistrzową, gdzie nie można używać nazw sponsorów, to jest Manchester City of Manchester Stadium, bo wydaje mi się, że Manchester City zagrał, Maciek, jeden z najlepszych meczów, jeśli chodzi o taką przestrzeń 90 minut w wykonaniu jednego zespołu. I to na takim poziomie, no bo przecież to jest i bardzo wymagający rywal, i półfinał tych rozgrywek. Jestem absolutnie zachwycony tym, co zrobił Pep Guardiola. Nie przekombinował, znalazł jakiś balans pomiędzy tym, że jego drużyna była agresywna, taka... pomyślałem sobie, że wszyscy jedli obiad u Erlinga Haalanda, bo wiesz, co on je. On je te serca, wątroby i taki jest nafaszerowany mocno mięsem. I wyszli naładowani, ale jednocześnie nie zapomnieli o swoich zadaniach w defensywie. I
Próbowałem potem sobie też rezerwowi i ta akcja Fodena z Alvarezem przy golu też. Też to niesamowite, że wiesz, że Haaland szukał tych swoich okazji przez dwa mecze i nagle jest Alvarez, który właściwie przebywa na boisku dosłownie chwilę i strzela gola. I pomyślałem sobie, że to też dobre dla Guardioli jest, że wszyscy mówią tak, o Erling Haaland, gdyby wyjąć Erlinga Haalanda, to nie ma tej drużyny. Tymczasem wbijasz 5 goli Realowi i Erling Haaland bramkowego udziału w tym nie ma. Próbowałem szukać w głowie takich występów, w których jedna drużyna na zaawansowanym poziomie grała z drugą drużyną, to miał być wyrównany mecz, ale nie był. To po pierwsze Milan z lat 90. ten najmocniejszy mi się gdzieś tam w głowie pojawił. No i oczywiście ten rewanż Liverpoolu z Barceloną. A mi jeszcze do głowy przyszedł pierwszy mecz PSG Barcelona. Pamiętasz co o nich? Odrabianie strat, tak, niesamowite. 4-0, 4-0 chyba było, co Di Maria strzelił bramki i potem była ta remontada z niefortunnym wejściem Grzegorza Krychowiaka na ostatni moment i bramka szósta dla Barcelony, ale ten pierwszy mecz to nich miażdżyli kompletnie wtedy. I faktycznie to jest ciekawe, że wydaje się, że na takim etapie, to idąc z piłki klubowej, to trochę jak Niemcy z Brazylią w 2014 roku, nie, że jesteś w półfinale Mistrzostw Świata, pamiętasz ten mecz, gdzie przez 20 minut odbywał się, no... Myśmy się spotkali ze znajomymi u nich w mieszkaniu, żeby obejrzeć sobie ten mecz. I pamiętam, że po prostu po 20 minutach można się było rozejść albo wyłączyć telewizor. Ale też przykro było patrzeć, bo to nie była po prostu dominacja drużyny, tylko to była masakra, to była naprawdę rzeźnia. Ci piłkarze wyglądali, obrońcy tam pamiętam, Dante i David Luiz, że chcą po prostu uciec stamtąd, nie, jeszcze na oczach swoich... Że grasz u siebie, domy, prawda? Więc to jest naprawdę bolesne. Manchester City może sięgnąć po potrójną koronę w tym sezonie. Pep Guardiola przed tym meczem był pytany o to swoje dziedzictwo, czy ten mecz jakby zdefiniuje jego dziedzictwo. Trochę się uśmiechnął Katalończyk, bo powiedział, że dziedzictwo to on już zostawił, jednak no, cisnął piętno na City nieprawdopodobne. Oczywiście my mamy z tyłu głowy cały czas te sprawy, które są nierozwiązane, zarzuty związane i to ponad 100 zarzutów chyba, ja dobrze pamiętam, związanych z łamaniem reguł finansowego fair play. To się co rusz pojawia w przypadku tych dużych angielskich klubów, które kupują na potęgę. Za chwilę kłopoty może mieć Chelsea, bo ona też w ostatnich dwóch oknach wydała 600 milionów funtów. Trzeba upłynąć te kadry, trzeba to zmieniać. Natomiast no, Guardiola jakby skupia się na tym, za co mu płacą, czyli po prostu prowadzeniu zespołu, ustawianiu tego w taki sposób, żeby wygrać Ligę Mistrzów. I tutaj sobie gadaliśmy też o tym, że fajnie, że jest taki finał, którego chyba nikt by nie przewidział, prawda? Znaczy oczywiście City można było przewidzieć finał. Ale ta obecność Interu jest faktycznie niespodzianką i też no, ja nie jestem jakimś wielkim sympatykiem City jako organizacji, również z powodów, o których mówisz i przez to, że jednak to new money ostro się tam pojawiło, ale jednak fajnie, jak coś się zmienia i też trochę już męczące jest oglądanie 700 meczu Real Bayern albo coś takiego, a Intercity to jest jakieś takie zestawienie zaskakujące, więc spoko. Mamy tutaj grafikę, szalone życie Pepa Guardioli. O, co można kupić za równowartość kwoty, jaką Pep Guardiola wydał na zawodników? To jest szybki quiz. A. 242 miliony egzemplarzy książki z pamięci Tomasza Łapińskiego. 135 miliardów gum turbo. Znamy i lubimy. Chociaż w smaku to może niekoniecznie. 25 tysięcy przystanków autobusowych w Kielcach. 80 tysięcy miesięcznych kontraktów Kaje Quintany w Śląsku Wrocław. No, problem jest rozumiem, taki, że to nie jest quiz, tylko to są możliwości równowartości, tak? Quiz, bo jest ABCD, tylko to właśnie jest to taki cwany quiz, bo ja chyba najprędzej znam cenę gumy turbo, a koszt budowy... Ja stawiam na A, że 242 miliony egzemplarzy książki z pamięci Tomasza Łapińskiego. A ja stawiam na przystanki autobusowe w Kielcach. No i widzisz, nic się nie zgadza. No ja, a nie, Kaje Quintana. Nie, no gdzie, odpowiedź D jest prawidłowa. A to jedyne pytanie, czy jeszcze jakieś się pojawią? A, będzie następne. Czekamy zatem. Szalone życie Pepa Guardioli. Pep Guardiola miał trudne relacje z Jają Turek, które zdanie nie jest prawdziwe. Agent piłkarza wyznał, że szamani rzucili na trenera zaklęcie wudu, przez które nigdy nie wygra Ligi Mistrzów. Piłkarz wsypał trenerowi do kosmetyczki zmieloną szałwię, by rzucić na niego urok, co miało mu pomóc wrócić do składu. Piłkarz zastanawia się, czy pożegnanie uprzedzonego, który zdobył 4 gole w 26 meczach, było rasistowskie. Piłkarz został zatrzymany przez policję za jazdę na podwójnym gazie po tym, jak po jednym z meczów odmówił przyjęcia szampana ze względów religijnych. Które zdanie nie jest prawdziwe, to wydaje mi się, że B. Obstawiałbym. Ja też obstawiam B. Jest.
Udało się. Wsypał do kosmetyczki zmieloną szałwię. Co wy wymyślacie tam? Za dużo zmielonej szałwy przyjęliście. Ale bardzo mi się podoba, nie znałem tej historii z D. No, tam było dużo historii. Jeszcze była historia z ciastem na pożegnanie. Transfery Pepa Guardioli, zobaczmy sobie. Co jest warte tylu euro, ile widzicie, czyli 1 240 000 000 euro, 80 renowacji stadionu Rakowa Częstochowa. 40 milionów par spodenek Lech i Gdańsk. To jakby cała Polska się chciała ubrać. Tak, z okazji spadku chyba. Cała Polska, wyobrażasz sobie całą Polskę w spodenkach Lech i Gdańsk. 12 tysięcy niedoszłych miesięcznych pensji Marka Papszuna w Krakowi. 17 lat praw do pokazywania ekstraklasy. 112 przetargów na czwartą trybunę Górnika Zabrze. To mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o inwencję. 50 tonich krosów w 2014 roku. 11 Edenów Azardu. To bardzo zły interes. Kupić 11 Edenów Azardu w 2019 roku to byłyby najgorzej zainwestowane pieniądze. Najgorzej zainwestowane 1 200 000 000 euro. No wyobraź sobie, wydajesz 1 000 000 000 na drużynę Azardów i potem, no myślę, że oni by z nikim nie wygrali w tej formie. 124 miliony egzemplarzy książki z pamięci Tomasza Łapińskiego. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki... Oszukaliście nas w quizie, dodaliście 100 milionów, tak? Chciałem powiedzieć, że w jaki promujemy książkę z pamięci Tomasza Łapińskiego. Na kolejnej grafice, na drugiej. Wydana przez kanał sportowy. No słuchajcie, to jest bardzo subtelne. Niesamowity mecz w wykonaniu Manchesteru City. W finale spotkałem się z Interem. Oczywiście faworytem będzie Manchester City. Znalazłeś jakąś bardzo fajną rzecz, chyba w Super Expressie albo w Fakcie, tak, która mega cię zafascynowała. Już powiem, tylko teraz sobie uświadomiłem, że to nie jest okrągła rocznica meczu Liverpoolu z Milanem, ale znowu mamy angielsko-włoski pojedynek w Stambule. Tak jak w 2000... a nie, dobrze, czekaj, nie. Angielsko-włoski 2005 Liverpool. No tak, no, więc nie jest okrągła. A teraz mamy inny mediolański klub City. Ale tak, znalazłem, przeglądając tutaj przy biurku, co się ciekawego dzieje w prasie. Ale nie rozumiesz tego artykułu do teraz. Słuchaj, no jest sensacyjne, słuchajcie państwo, doniesienie. Dorota Chotecka, znana z miodowych lat chociażby, Dorota Chotecka i Radosław Pazura długi majowy weekend spędzili na Sycylii. Teraz, kiedy w Polsce aura zrobiła się ponura i deszczowa, Dorota zaczęła wspominać słoneczne dni w Taorminie. Pokazała w sieci zdjęcie, na którym pozuje w różowym bikini. I uwaga, ale uwagę przyciągają jej mocno wyeksponowane pięty. I tytuł artykułu: zabrała pięty nad morze. Proszę państwa, zbliżenie w kółeczku. Jak ona śmiała, żeby tak eksponować pięty na plaży? Dlaczego nie założyła żadnej osłony na pięty? Faktycznie sensacyjna informacja. Jeśli zabieracie pięty nad morze, zawsze jak jedziecie, zostawcie teraz kciuka w górę. Jeśli nie zabieracie pięt i zostawiacie je w domu, możecie napisać o tym. No i uważajcie, są dzieci na plaży też, tak? Jakby... No tak, nie pokazujcie też każdemu pięt, jednak jest to bardzo intymna część ciała. Bardzo mi się też podoba opis zdjęcia właśnie, które państwu pokazałem. Majówkę Dorota Chotecka spędziła w Taorminie, odpoczywała na plaży i pokazała 3 pięty. Naprawdę faktycznie to było coś tak szokującego. No... Wyobraźmy sobie, jak wyglądało spotkanie tam redakcyjne w kolegium gazety i tak słuchajcie, kto ma jakiś tam temat. Na jutro ktoś przychodzi i wiesz, i wszystkie jazdy stop, no, mam bombę, rzucaj im tą informację, wszyscy, kurde, dawaj na jedynkę. Muszę ci powiedzieć, że wielokrotnie brałem udział w kolegiach redakcyjnych i takie Faktu i sport naprawdę jest taką, no, najnormalniejszą dziedziną w tabloidzie, najnormalniejszym działem, bo przynajmniej próbuję opierać się na jakichś wydarzeniach, które były, no czyli dzisiaj gadałem. Nie, no to wydarzenie też było, Przemek, tylko chodzi mi o to, czy wiesz, czy to jest tak, że ktoś przychodzi i mówi: słuchajcie, mam zdjęcie Doroty Chotyckiej na plaży, i ktoś, trzeba to jakoś podkręcić. I tak, no, patrzą tak, na to tak, zdjęcie tak. I tak, okulary, książka, o kurde, pięty. Dawaj. Tak to się nazywa. Ja pamiętam, że kiedyś był bardzo podekscytowany redaktor naczelny tym, że paparazzi zrobili zdjęcia Donalda Tuska, który wyjechał na narty gdzieś do jakiegoś kurortu zagranicznego. Pokazał pięty? Nie. Założył buty? Nie, miał buty narciarskie, nie pokazywał pięt. Ale wyobraź sobie, że palił cygaro. I goście autentycznie przez pół godziny rozmawiali o tym, jakie dopisać story na okładce, że Donald Tusk pali cygaro. Siedząc tam w jakiejś 27 minucie tej dyskusji, zacząłem się zastanawiać, co ja to robię, nie? W ogóle, wiesz, jakby skąd ja się tutaj wziąłem. Ci goście serio patrzą na 30 takich samych zdjęć Donalda Tuska palącego cygaro i wiesz, ja wiem, jaka narracja się może za tym kryć, że oto, wiesz, butny polityk jest na stoku i zapalił sobie cygaro. Mafiozo też taki. No i zapytali każdego z nas, co o tym sądzimy. I doszło do mnie, bo sport zawsze był ostatni, bo jest na końcu gazety, i ja mówię:
słuchajcie, no gość palił cygaro, no kurczę, cygara to jest coś, co dzisiaj można kupić na stacji benzynowej, to nie jest żaden luksus. I gdybyś ty zobaczył, jakie na ich twarzach malowało się rozczarowanie, że ja po prostu nie wszedłem w tę gorącą dyskusję i nie powiedziałem, tak, dojechać go w ogóle, kto to pali cygara, wiesz, co za burżu, jeszcze pojechał na narty. Dobrze, że cię nie było na dyskusji o piętach, bo tam wszyscy, wow, mamy temat i ty, słuchajcie, no... Wszyscy ludzie pokazują pięty na plaży. Przemek, Kacper Pięta napisał na czacie. Dementuję, nikt mnie nie zabrał nad morze. Współczujemy. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Jakieś trzaski się pojawiły w moim uchu, więc proszę reżyserka, żeby nie robiła mi tego, bo zaczynam się czuć, jakby jakiś robot żył w moim mózgu. Informacja, za długo rozmawiamy o piętach, to nie jest tak... 18 maja, słuchaj, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Muzeów i pogadamy sobie o muzeach, ale jest też Dzień Mostowca. I teraz mam dla ciebie bardzo fajną informację, dla was również oczywiście. W Polsce znajduje się około 42 tysiące obiektów mostowych, z czego 34 tysiące to mosty drogowe, a około 8 tysięcy to mosty kolejowe. Czy lubisz mosty? Od razu, jak o tym powiedziałeś, lubię mosty bardzo. Jak również lubię na nie chodzić. Jak byłem młodszy, to uwielbiałem chodzić sobie na przykład w Warszawie na most północny. Tam można było zejść na te pylony, czy jak to się nazywa, i siedzieć sobie nad Wisłą z szklanką Liptona. I jak jest coś romantycznego w mostach bardzo i no, też oczywiście samobójczego, ale jest coś romantycznego i takiego dzikiego, jeszcze te mosty, które są stalowe, właśnie stare, są ekstra. I też od razu jak powiedziałeś o tych mostach, to przypomniał mi się obiekt, który odkryłem zupełnie przypadkiem, jak byłem na Mazurach kiedyś, w miejscowości Stańczyki. Są takie przepiękne mosty, takie właśnie w zasadzie wyglądające jak jakieś akwedukty rzymskie. One są chyba z początku XX wieku. Takie no niesamowite, w ogóle nie wiedziałem, że w Polsce są takie budowle. Także polecam państwu miejscowość Stańczyki. Ogromne wrażenie to na mnie zrobiło. Pod hasłem cudze, chwalicie polskiego nie znacie. Mamy w Polsce piękne takie... A jak wybudowano Most Świętokrzyski i nastał taki czas, że we wszystkich komediach romantycznych i filmach sensacyjnych z drona zaczął być pokazywany Most Świętokrzyski jako takie... Grażyna Wolszczak tam zapytana, Golden Gate szła w deszczu, warszawskie, nie? To powiem ci szczerze, że w pewnym momencie zaczęło to irytować. A są piękne mosty. Na przykład piękny most jest w Porto. On trochę taki jest jak Golden Gate. Nie, to ten w... Nie, ten w Porto to on jest taki dwu- czy trzypoziomowy. Okay. Przyjemnie się na niego patrzy, natomiast jest też całkiem spoko most w Londynie, który nazywa się Tower Bridge. I bardzo fajny most. Mało znany, nikt go nigdy nie widział, ale w porządku. Polecamy gorąco. Jest też, nie wiem, czy to uchodzi za most, to chyba tak, ten łączący Kopenhagę i co? Malmę czy Sztokholm? W sensie jest most, w którym można przejechać ze Szwecji do Danii, który jest po... Ten most nad Sundem, co był serial, tak? Tak, tak, tak. Okay. Dokładnie tak. No to wygląda... To jest tak malownicza sprawa. Przemek Sturgulewski pisze, Stańczyki nie są na Mazurach, tylko na Suwalszczyźnie. Przepraszam bardzo. O. Przeprosiny przyjęte. Stańczyki są mega, trzeba zobaczyć, czyli ludzie... To tu się zgadzam. Ludzie znają miejscówkę. Dzisiaj imieniny obchodzą Aleksandra, Alicja, Eryk, Eryka, Eufrazja, bardzo ładne imię. Fajna Felix Jan. Fajna, kurczę, patrz, ktoś ci daje imię, od razu stwierdza, że jesteś fajna. Ale przez krótkie. No ale można tak samo. Julita, Klaudia, Liberiusz, Matrona, Myślibor, Sandra, Teodot i Wenancjusz. Urodziny obchodzi Mariusz Lewandowski. Człowiek, który mógł być bardzo znanym Lewandowskim w historii polskiej piłki, gdyby nie to, co wydarzyło się później. 44 lata kończy. Były piłkarz Szachtara Donieck, uczestnik mundialu. Bardzo dobra kariera, podczas zdobywca, której naprawdę zarobił porządne pieniądze też na wschodzie i solidny, mega solidny pomocnik. Obraniak wspomina Lewandowskiego. Tutaj mamy taki cytacik. Przypominam sobie sytuację z Mariuszem Lewandowskim. Grał wtedy w Szachtarze i gościł nas po meczu. Siedzieliśmy wszyscy razem przy obiedzie, piliśmy piwo czy wino. Potem Lewandowski naciskał i mówił, że teraz jestem częścią rodziny i muszę się napić z jego ojcem. Mówiłem, że nie piję wódki, nienawidzę mocnego alkoholu. On na to: pij! No to taka polska gościna. Ojciec to człowiek słusznej postury, o sprzeciwie nie było mowy. Alkohol, który podali, miał 70 albo 80%, ała. Jest wcześnie rano, więc zrobiło mi się lekko niedobrze. Wypiłem, smakowało dziwnie, a namawiali na kolejne. Po powrocie do pokoju zaczęło mi się kręcić w głowie, źle się czułem. Podczas drogi powrotnej do Francji wymiotowałem w pociągu i samolocie. No a niestety mamy smutny dowód na to, że ludzie, którzy mówili, wiesz, że te farbowane lisy nie chcą się integrować, no nie chciał się integrować. No ten mu fajnie proponuje. Chciał, ale nie umiał. Nie, no wiem, no, że... To
żartuję, to przecież po prostu... Ale wiesz, no dlaczego? Normalna sprawa, a ten taki oporny. Nie? Radosław Liszewski, 47L, to mamy tak tabloidowo zapisane, lider disco-polowego zespołu Weekend, to nie mylić z The Weekend, Ricardo Carvalho, 45 lat już, zobacz Maciu, jak ten czas leci, 89-krotny reprezentant Portugalii, wicemistrz Europy z 2004 roku, zdobywca Ligi Mistrzów. Bardzo mi się podoba, że też nie mamy tego na grafice, ale mamy urodziny tutaj Lewandowski, ten i też Karol Wojtyła. Tak gdzieś nie mamy, mój kochany, nie mamy na grafice, dlatego że... On nie żyje. Dobrze jest oczywiście rozpocząć dzień razem z Liptonem i przygotowaliśmy w związku też z tym kalendarium. A, okej. Okay. Zawsze mam. I w kalendarium urodziny są... mają żyjący ludzie. No, a tutaj jest 1920 rok, urodził się Karol Wojtyła. Dwa lata później doszło do pierwszego międzynarodowego meczu Legii Warszawa. Dla ciebie jako kibica Legii to jest i bardzo interesująca informacja. Dla całej reszty Polski ta informacja na pewno jest jeszcze bardziej optymistyczna, ponieważ Legia przegrała z Wiktorią Żiszkow 2-9. 45 rok, utworzono klub piłkarski Błękitni Stargard. 80 rok, samobójstwo w wieku 23 lat popełnił Ian Curtis, lider zespołu Joy Division. Jeśli ktoś nie widział filmu Joy Division... Nie, Joy Division. A. Tytuł filmu? Widziałeś? Ale mówisz o filmie dokumentalnym? Nie, mówię o fabularnym. To jest taki film Control Antona... Control, masz rację. Przepraszam bardzo. Wydawało mi się, że Joy Division. Jednak tutaj człowiek związany z branżą filmową w głowie ma troszeczkę więcej. Control, oczywiście. Chodzi o ten film, no znakomity kawał kina, prawda? I też dobrze pokazujący, myślę, że dobrze oddający naturę Iana Curtisa. 90 rok, podpisany układ o zjednoczeniu Niemiec. I 2011 rok. André Villas-Boas wygrał z FC Porto Ligę Europy, zdobywając tym samym potrójną koronę w swoim pierwszym sezonie w portugalskim klubie. Mówiło się, Maciek, że to... Właśnie chciałem to powiedzieć, że to będzie nowy Mourinho, a ta kariera później potoczyła się coraz gorzej, nie? W Tottenhamie nic, tam w tym Zenicie. Ja nie wiem, czy on teraz coś trenuje. Znaczy, no nie można go porównać na pewno do José Mourinho. Tylko początek się zgadzał. 2013 rok, zmarł Marek Jackowski, gitarzysta, członek zespołu Manam. No to co, jeszcze sobie wrzucimy motywacyjny cytat dnia. Jeszcze mamy jedenastkę, wiesz co? Patrz, jest NRD. Twoja jedenastka, znalazła się. Nie moja, to jedenastka NRD, bo z okazji zjednoczenia Niemiec mamy obecnych piłkarzy od 1910 do obecnie, którzy mogliby grać w reprezentacji NRD, gdyby jeszcze istniała. No to Matthias Sammer, zdobywca złotej piłki, mamy na obronie, Thomas Linke, Schmelzer, Robert Hutt się załapał, no to tutaj nie było chyba lepszego na tę pozycję, ale mi się... O, mistrz Anglii z Leicester City. Schneider, no wiem, no ale czy to był jakiś wybitny piłkarz? Ja sobie jeszcze pomyślałem chyba, wydaje mi się, że że Ulf Kirsten też był chyba z terenów NRD i Olaf Marshall, takie mi nazwiska przychodzą do Ulf do Kirsten to napastnik był Bayer Leverkusen. No, tak. Taki. Balak, oczywiście świetny piłkarz. No i tutaj z RFN z kolei, no to większy wybór. No, zdecydowanie. To znaczy ciężko sklecić w ogóle jedną jedenastkę, ale mamy i Podolskiego, i Kloze w niej. Lama oczywiście, który też piękną historię napisał. Kahn, to wiadomo. Miller, Schweinsteiger, kawał piłkarza. Oliver Bierhoff też. No, można się kłócić, czy Thorsten Frings zamiast to niego Krosa na przykład, nie? Bardzo się można kłócić. Słuchaj. Kros z NRD był na tej poprzedniej jedenastce? Jestem tak nieprzytomny, że nie zauważyłem, czy nie umieścić go? A, przepraszam, był. Boże. Motywacyjny cytat dnia, na pewno go bardzo dobrze znacie i takim cytatem warto rozpocząć dzień, bo on poprawia humor. Co mecz, to mamy kompletnie konkretnie problemy ze spodenkami. Cały czas pękają sznurki. To było konkretne, że biegałem tam 2 minuty, cały czas mi spodenki spadały. Nie byłem w stanie kontynuować gry i musiałem jedną ręką trzymać spodenki, co było bez sensu. Myślę, że to w ogóle jest jeden z najfajniejszych cytatów w historii polskiej piłki. Piękny cytat i tu jest mowa o spodenkach Lecha Poznań. I odpowiedź do Franciszka Smudy. No, Mariusz Rublewski, tak. Reporter, mówi do Marcina Wasilewskiego, trener Smuda powiedział, że coś tam ze spodenkami mieliście jakiś problem. I Marcin tak. Się odpala, a jak się Marcin zaczyna denerwować i odpala, to właśnie wychodzą takie perełki. Pozdrawiamy serdecznie Wasyla, bo to też kawał postaci. Właśnie wyobraziłem sobie, no bo to były spodenki Lecha Poznań produkowane przez Pumę, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz wyobrażam sobie, co by było, gdyby Lechie Gdańsk ubierał nie New Balance, tylko Puma i te 40 milionów spodenek Lechi, które można było kupić za pieniądze Guardioli i całej Polsce by spadały spodenki konkretnie, kompletnie. No, mogło być dosyć zabawne. Będziemy mieli dzisiaj jeszcze, słuchajcie, dla was gości. Będą aż 3 łączenia. Będzie
znany i lubiany korespondent z Hiszpanii. Posłuchamy, jak Katalonia postrzega to, co się wydarzyło z madryckim Realem, czyli jeszcze troszeczkę takie echa po meczu City z Realem, ale o tej hiszpańskiej stronie oczywiście mówię o Dominiku Piechocie. Już o 8, czyli za dosłownie 6 minut połączymy się z Dominikiem. Będzie Rafał Bugalski, czyli wiceprezes Audioteki, i będzie Filip Kosior, który no jest świetnym gościem, aktorem, a też czytającym lektorem audiobooki, bo dzisiaj nie tylko gadamy o City z Realem, o tej konfrontacji, a też konfrontacja audiobook kontra książka. Nie będziemy teraz tego tematu rozwijać, a to dlatego, że pogadamy sobie o muzeach przez tych kilka minut. Mam nadzieję, że zdążymy. To pytanie do Kuby, który jest naszym wydawcą. Czy zdążymy sobie porozmawiać o muzeach jeszcze spokojnie przed łączeniem z Dominikiem? Chyba tak. Za 2 minuty macie grafiki, więc nie przejmujemy się tym zupełnie, dlatego że możemy sobie porozmawiać o muzeach. I muszę ci powiedzieć, że kiedyś Grzesiek Mielcarski powiedział do mnie: jak będziesz kiedyś w Porto, to musisz koniecznie iść do Muzeum Porto, bo to najlepsze muzeum bez podziału na kategorii, w jakim byłem. No i ja tak mówię: dobra, Grzesiek grał w FC Porto, to pewnie wiesz. No zawsze troszeczkę inny. Jego podobizna tam jest, dlatego cię zapraszam. Jego odbiór jest inny, wiesz, jakby jest związany z tym emocjonalnie, i byliśmy na takim, no, jakieś 4-5 dni w Portugalii, w Lizbonie i w Porto, i poszliśmy do tego muzeum. I to jest po prostu takie wow, że głowa mała. Faktycznie nie wiem, czy to nie jest najlepsze muzeum. Znaczy, no wiesz, oczywiście są muzea takie jak Louvre. No właśnie, bo chciałem cię zanim... Które są klasyką gatunku, ale chodzi jakby o multimedialność tego muzeum. To wszystko, co możesz sobie tam zrobić w taki sposób, że gdzieś tam dotykasz ekranu, odtwarzają ci jakieś stare mecze i potem wchodzisz na koniec do jednej z ostatnich sal, chyba nawet do ostatniej, i jest autobus wstawiony, tak jakby makieta autobusu, przekrojony na pół, taki przekrój autobusu, do którego od drugiej strony możesz wejść, widzisz go od frontu, i na dachu tego autobusu stoi Józef Młynarczyk, jego sylwetka naturalnych rozmiarów z Pucharem Europy. Myślałem, że jest przekrojony autobus na pół, a za nim bramka, bo to jest autobus, który José Mourinho zaparkował. Nie, to nie jest ten autobus. Natomiast fajne jest to, że jak wchodzisz do tego muzeum, to są właśnie sylwetki postaci trenerów, którzy zaznaczyli się w historii Porto, i tak między nimi jakby przechodzisz. No piękne muzeum, można tam właściwie pół dnia spędzić, jak ktoś się chce bardzo mocno zagłębić w historię portugalskiej piłki, bo Porto właściwie na niej, na Porto, na Sportingu, na Benfice ta historia bardzo mocno się trzyma, więc polecam ci gorąco. Ale dziękuję, spróbuję tam się kiedyś pojawić, ale chciałem jeszcze zanim o tych innych piłkarskich muzeach, to tak myślę ogólnie o muzeach, żeby też, wiesz, odpowiedzieć na głosy: za dużo o piłce. No to skoro mówimy o muzeach, jest Dzień Muzeów, to nie są nie tylko piłkarskie muzea. To jakie było muzeum z wszystkich, takie, w których na tobie zrobiło takie mega wrażenie? Wiesz, może być w Polsce, bo w Polsce są też dziwaczne muzea. Nie musi to być wielkie, spektakularne muzeum. Kurczę, teraz mnie zaskoczyłeś, bo nie przygotowałem się do czegoś takiego. Wiesz, no i staram się, zawsze jak jestem w jakiejś miejscowości, to czy to jest duże miasto, czy małe miasteczko, to staram się szukać takiego miejsca, w którym można coś zobaczyć więcej. Więc byłem właściwie w każdym mieście, w którym byłem, to byłem też w muzeum w Londynie. W Londynie byłem we wszystkich właściwie muzeach. Nie byłem w Madame Tussauds, nie wiem, czy to można nazwać muzeum. Jakoś mi się wydaje to cringe'owe takie, wiesz? Nie. Byłem tam z wycieczką szkolną kiedyś, no jest to dziwaczne. Ja na przykład, jeden z dziwniejszych muzeów, w jakich byłem, to w Pradze byłem w Muzeum Seksu. Okej. Okay. I to było bardzo ciekawe ze względu na eksponaty, nie będę tu wchodził w szczegóły ze względu na porę, ale bardzo eksponaty sprzed tak 200-300 lat, jedne na przykład służące dla różnego rodzaju przyjemności kobiecej, i to była po prostu cała konstrukcja z pewnymi elementami, które tam pewne rzeczy robiły, ale jednocześnie na przykład była taka ręka takiego manekina, która symulowała, że oprócz tego jest jeszcze człowiek. Były tak dziwne maszyny, albo... Muzeum tortur jest też gdzieś. Muzeum tortur, tak, albo na przykład jakiś sprzęt ze średniowiecza, który karał cię za nadmierną ekscytację. Mówię o chłopcach. To była taka obręcz z kolcami od środka i po prostu makabryczne tam były rzeczy, poza tym, że ciekawi. Poza państwa Muzeum Seksu w Pradze. Muzeum Tortur, tak, gdzieś jest i nawet pewnie nie jest. I w Londynie też jest Muzeum Tortur, gdzieś w takich lochach tam przy Tamizie. Wydaje mi się, że jest taka w ogóle, wiesz, jakaś super spektakularna wycieczka po tym skatem czy z czymś tam. Pamiętam, że jak byłem w Londynie, to widziałem to, ale na to nie szedłem, bo oczywiście było to bardzo drogie. Tak, ale w Londynie ogólnie parę muzeów jest, natomiast no ja myślę, że taka klasyka, że jednak ten Louvre robi takie wrażenie,
byłem tam 2 albo 3 razy i mam wrażenie, że cały czas czegoś nie widziałem. Raz przydarzyło nam się coś takiego, że pojechaliśmy i była kartka na drzwiach do Monalizy, że dzisiaj nie można jej zobaczyć, bo można było tylko ją zobaczyć do 16:30, tam, nie wiem, trwała jakaś konserwacja, czy coś w tym stylu, ale powiem ci, ale że... MoMA i w ogóle nowojorskie muzea też robią ogromne wrażenie. W ogóle te muzea, takie Ermitaż w Sankt Petersburgu z całym wszystkim, co się wiąże z tym krajem, ale to, że włazisz i co róż widzisz jakiś obraz, wiesz, z popkultury, z kurde podręczników i tak dalej, to jest to niesamowite. To są wszystko oryginały i tego są takie ilości. Albo, tak jak mówisz, w ogóle te kolejne londyńskie muzeum, National Gallery czy Tate, no to też są rzeczy, które... Czy Tate to jest takie... Trochę Tate nie traktuję jako muzeum, bo no to oczywiście spełnia ono walory muzeum i są tam wystawy. Kiedyś bardzo mi się podobała, był taki okres, kiedy wystawiano... Elton John oddał całą swoją kolekcję zdjęć, które zbierał ze swojej kariery, ale też kupował fotografie z całego świata i odtworzono w Tate jakby dom czy mieszkanie, raczej dom pewnie, Eltona Johna i chodziłeś jakby, tu miałeś przedpokój, tu miałeś pokój i wszędzie wisiały te zdjęcia. I to było naprawdę fascynujące, bo tam były takie fotografie też jakby znane z historii fotografii. Muzeum Tortur piszecie, że jest w Londynie, ale wydaje mi się, że jeszcze jest gdzieś takie muzeum. Natomiast chciałem wrócić do Luwru na sekundę, bo niedawno jakiś amerykański dziennikarz z New York Timesa przyleciał właśnie do Francji, do Paryża i napisał taki duży tekst w New York Timesie o tym, że Louvre cierpi trochę przez to, że jest w nim Mona Lisa, że jakby postawił taką tezę dość odważną, że Mona Lisa należałoby już wyjąć z Louvre'u, ponieważ ona tak przyćmiewa swoją osobowością cały Louvre, bo przez Louvre dziennie przewija się około 30 tysięcy osób, z czego 85-90% ludzi jest tam tylko po to, już są nadorganizowane wycieczki, zobacz Mona Lisę, że dochodzi do takiego absurdu, że wokół masz 15 czy 20 jakichś turbo dzieł sztuki wokół tej Mona Lisy i ludzie stoją w kolejce tylko po to, żeby zrobić sobie selfie z Mona Lisą albo zrobić jej zdjęcie z bliska. Nie zwracają w ogóle uwagi na to, co jest tam, wiesz, na tych ścianach. Inne eksponaty czują się niedocenione. No, że tak trochę jest, że jakby, wiesz, że jak masz jakieś wybitne dzieło sztuki, no to już go nie opakowujesz innymi, bo robisz krzywdę tylko tym innym. No wiadomo, że w dużej mierze idzie się zobaczyć Mona Lisę. Ciekawa historia. Tak jeszcze cały czas myślę o tym Muzeum Tortur, że jakby ono było w Polsce, to na przykład jednym z eksponatów mógłby być mecz Polski z Czechami ostatni, albo z Argentyną na ostatnim mundialu. To byłby taki mocne tortury. Myślę, że Manchester City, w Muzeum Manchesteru City ten mecz z Realem Madryt zajmie jakieś bardzo ważne miejsce. Natomiast... Mamy na grafice San Siro, muzeum. A tak. Czy to jest muzeum wspólne dla Interu i Milanu, czy po prostu muzeum stadionu? Ale ja rozumiem, może podpowie nam tutaj wydawca, ale ja rozumiem, że się zmieniło, bo ja ci powiem, że byłem w muzeum na San Siro i to było jedno z najgorszych muzeów. To znaczy w sensie takim, że tam pachniało historią, chociaż nie wiem, czy pachniało, to jest dobry zwrot, ale no jakoś tak w środku byłem tam po tej wizycie w Muzeum Porto i to wrażenie było wręcz straszne. Natomiast widzę, że tutaj to wygląda trochę inaczej, jakby dużo nowocześniej, więc sądzę, że raczej coś tam się zmieniło w tej kwestii. Zmieniło się, no i wszystko jasne. A Muzeum Tortur jest też w Pradze, bardzo blisko. Muzeum Seksu. Tak, dokładnie, bo też, no, słuchaj, też masz słuchawkę. To się tematycznie, ale akurat nie słyszę, tylko strzeliłem, bo to te tematy się wiążą ze sobą. Muzeum Patologii, polecam polecam bytom. Mamy Dominika. No to fantastycznie, to w takim razie możemy Dominika uruchomić. Jestem, dzień dobry. Jesteś, Dominiku. Dominik, czy byłeś w jakimś muzeum w Hiszpanii piłkarskim? O, jakie polecasz muzeum, powiedz. Polecam właśnie Muzeum Tortur, Muzeum Seksu i Muzeum Patologii. Bardzo fajne 3 muzea. Okej. Okay. A z piłkarskich? Nie. Na pewno Muzeum Barcelony, w którym myślę, że i Muzeum Barcelony, i Muzeum Realu to jest taka topowa sprawa. Jak ktoś jest kibicem tych klubów, to totalnie musi pójść, bo interaktywnie, no nie powiem, że to jest najlepsze muzeum na świecie, bo nie widziałem wszystkich i pewnie są jeszcze takie rzeczy, które ludzie robią lepiej niż Hiszpania, ale na pewno robi to wrażenie, bo też jest to bardzo duża część klubowego budżetu tak naprawdę, to żeby zachęcać tych wszystkich kibiców na wycieczki. Zdaje się, żeby pójść na Camp Nou, to jednak jest koszt około 30 euro, żeby zobaczyć i to muzeum, i obejrzeć stadion, więc tak
czasem przechodząc obok Camp Nou, no to nie ma tam dnia, żeby to nie było muzeum pełne. Jeżeli ktoś organizuje jakieś wycieczki, to generalnie trudno się tam czasem przepchnąć. Trzeba wiedzieć, w jakich godzinach pójść, żeby mieć trochę spokoju, do jakichkolwiek gablotek się dopchać, żeby zobaczyć te złote piłki Messiego, czy jakieś historyczne koszulki, czy inne rzeczy, więc akurat moim zdaniem pod tym względem to są muzea oba i w Madrycie, i w Barcelonie, które po prostu cały czas ociekają zainteresowaniem. Na wszystkie inne, no to ze względu też na wielkość klubów, to myślę, mogą być interesujące, ale już jednak bardziej lokalne, no bo nikt aż tak potężnej turystyki nie zgarnie jak te dwa miasta. Ja jeszcze muszę o jedną rzecz się zapytać, bo niestety mi to bardzo przeszkadza. Czy ty specjalnie się umawiasz na te łączenia na zewnątrz, żeby nas denerwować? Wiesz, jest 18 maja, jest deszcz i kurde 12 stopni w Warszawie. Wiecie, ja mam z tym taki czasem problem, bo z jednej strony zawsze kiedyś się, na przykład, nie wiem, siedziałem w jakimś brzydkim miejscu na początku i dostałem straszny okrzyk w firmie, że nie po to siedzisz w Hiszpanii, żeby nie siedzieć w ładnych miejscach. Masz zawsze szukać jakiegoś ładnego miejsca, więc ja zawsze, wiesz, organizuję się przed czasem, zastanawiam się, gdzie nie będzie za dużo ludzi, żeby nie było chaosu, szukam jakiegoś w miarę ładnego miejsca. Teraz akurat podjeżdżam na plażę, no bo to zawsze ludzie lubią plażę, na plaży zawsze jest przyjemnie, więc tak sobie przyjeżdżam i tutaj siedzę. Ale wiesz, to jest taki paradoks, że mam szukać tych ładnych miejsc, no i szukam, a później wszyscy mówią, ja gdzie ty siedzisz, nienawidzę cię, czemu tak jest i tak dalej. Tak, nie, to miałem spokojnie. Na myśli. Tak, to mieliśmy na myśli, Dominik, ale... Jak ustaliliśmy, to jest tylko fototapeta. Na pewno ładnym miejscem wczoraj nie było dla Realu Madryt Etihad i na pewno ten mecz nie trafi do Muzeum Realu Madryt. Jaki jest odbiór w Hiszpanii? Tak, wiemy, że jesteś w Katalonii, to trochę inny stan umysłu, ale no na pewno kibice Barcelony mieli wczoraj dobry wieczór, ale gorzej z kibicami Realu. No tak, taki podział był bardzo widoczny, no bo o dziwo nagle o tym meczu też piszą właśnie katalońskie media przez to, że cieszą się. Nawet nie chodzi tylko o to, że cieszą się z powodu Pepa Guardioli, bo to jest trochę tak, jak mówiliśmy o tych emocjach, że z jednej strony powinna być taka radość, bo nasz Pep Guardiola, który nawet na tej konferencji powiedział, że ja jestem z Barcelony, to jest zawsze mój klub. Nawet ostatnio była taka aferka mała, no bo Guardiola powiedział, że ma cały czas karnet od wielu, wielu lat i swoje miejsce na Camp Nou, a przecież on od dobrych 15 lat na Camp Nou to pewnie nie był jako kibic i ci niektórzy tacy kibice zaczęli się oburzać. To ja czekam 10 lat na karnet, bo wiecie, tutaj zapisujesz się na karnet, no to naprawdę musisz poczekać 20 lat, żeby dostać swoje miejsce na stadionie, bo one jest później przepisywane, jest tak naprawdę na twoje dzieci, masz swoje miejsce stałe i tak dalej, więc zanim się doczekasz miejsca na stadionie no i karnetu, no to tak czekasz czasem kilkanaście lat, czasem 20, czasem 10, więc niektórzy tacy sosja się tutaj oburzali. To ja czekam, a Guardiola ma miejsce i nie wykorzystuje. Na pewno komuś tam oddaje ten karnet, ale podkreślił wczoraj, że jest za Barcą, więc z jednej strony jest ta wielka radość z powodu Pepa tutaj, a z drugiej strony jest właśnie tak na zasadzie oho, sąsiadowi nie wyszło, czyli skoro Real nie wygrał tej Ligi Mistrzów, to nasz sukces tutaj, mówię nawet jako kibiców Barcelony, bo tak mówię o tym, jak gadają lokalnie, no to jest jakby jest jeszcze większy, bo Barcelona wygrała mistrzostwo, oni nie mają Ligi Mistrzów, więc jest takie spojrzenie. A z drugiej strony w Madrycie jest taka chwila najpierw oczywiście smutku, zaraz będzie zastanowienia, no bo jak tak się nawet spojrzy na gazety, które widziałem dzisiaj tylko wirtualnie, bo z mojego kiosku, który zwykle otwierali przed 8, dzisiaj nie otworzyli. Nie wiem, czy gazety nie dojechały, czy po prostu tak sobie wybiórczo otwierają, ale no jest dużo słów o płaczu przede wszystkim, że to był taki mecz, po którym można się rozpłakać. Jest dużo też takich zwrotów, Hiszpanie mówią banio, czyli jakby taki totalnie zimny prysznic, wręcz terapia szokowa. No i to na pewno była terapia szokowa, bo pamiętajcie, że to jest 4-0, które wygląda brutalnie, ale przecież tam mogło być jeszcze wyżej. Erling Haaland miał 300. O, są też te okładki właśnie. Para llorar, czyli można się rozpłakać, i Palisa de las que duelen, czyli no potężne takie uderzenie, które naprawdę, naprawdę boli. Więc wiecie, to tak naprawdę mogło być i 7-0, gdyby Erling Haaland miał swój dzień. I tak, to jest taki paradoksalny mecz, po którym nie ma w ogóle czego zbierać, a i tak Courtois można uznać za jednego z bohaterów. Wiecie, tak czasem się tak zdarza i w tym wypadku też tak było. Ja myślę, że Dominik, trochę ten mecz był... W tym meczu stało się coś, co się nie wydarzyło w Madrycie. To znaczy Manchester City wyszedł na to spotkanie podobnie. Mam wrażenie, że podkręcił jeszcze trochę obroty jednak w tych pierwszych 25 minutach. Tyle, że tam nie udało się gdzieś tego zdyskontować w postaci zdobyczy bramkowej. Tutaj wydawało się po tym pierwszym golu strzelonym przez Manchester City, można było mieć takie poczucie, że tego dnia City się nic nie stanie, bo City było i bardzo groźne w ofensywie, i super odpowiedzialne w defensywie. I jakby wszystkie te założenia, które Pep Guardiola piłkarzom nakreślił, oni realizowali co do joty. Rzadko widzi się taki perfekcyjny mecz, który może się stać. Ja myślę, że to jest taki mecz, który każdy trener na całym świecie może puścić drużynie w dowolnej kategorii wiekowej,
piłkowej i powiedzieć, słuchajcie, tak dzisiaj to jest wyznaczony trend do grania w piłkę ofensywną z zachowaniem odpowiedzialności w tyłach. Dokładnie, to jest taki mecz, który możesz właśnie dać jako zadanie swoim piłkarzom, obejrzyjcie 10 razy i wynotowujcie, co tam chodzi. Wiadomo, że oglądać na kanapie i mówić, o tak trzeba grać, jest trochę inaczej niż doprowadzić aż do takiego momentu, ale to jest właśnie ta praca, myślę, wieloletnia Guardioli, to nie jest tak, wydaje mi się, że nie byłoby tak dobrego tego spotkania i tak dobrego Manchesteru City bez też tych porażek, które mu się przytrafiły. O tym też właśnie mówił Guardiola, że to nie jest tak, że my nagle coś się u nas przeskoczyło i zaczęliśmy tak grać. My zawsze byliśmy bardzo, bardzo dobrzy, ale to, że jakby dzisiaj nie wypuszczamy tych zwycięstw z rąk, to jest kwestia też tych porażek, które uczą. Właśnie sporo się, mam wrażenie, ostatnio mówiło o tym, czy właśnie w NBA, czy też w piłce nożnej, jaka jest ta rola tych porażek. Że to nie jest tak, że jeżeli ci się potknie noga, a ty byłeś cały sezon fenomenalny, to że nagle właśnie, jak to lubimy budować taką narrację w piłce, że ktoś jest beznadziejny, nie dowozi trofeum, albo był drugi, to jest od razu najgorszy. A tak naprawdę jakby cały czas pokazuje twoją wielkość, ale gdzieś chwała spływa na kogoś innego, a tak lubimy właśnie bardzo dużo dopisywać do porażek i do zwycięstw. I okej, to jest normalne, no bo jeżeli ktoś zgarnie to trofeum, no to też zasłużenie, ale wydaje mi się, że na przykład ten dwumecz zeszłoroczny też pokazał tak jednoznacznie, że Manchester City jest ekipą znacznie lepszą, znacznie lepiej grającą w piłkę, znacznie lepiej zorganizowaną i jakby to spotkanie teraz tylko to potwierdza, że i w zeszłym roku tak samo City grało lepiej, City było lepsze, City było atrakcyjniejsze, ale rozkojarzyli się w końcówce, myśleli, że już mają to spotkanie wygrane, wiecie, to myślę, że w A-klasie, na Orliku czy w Lidze Mistrzów zawsze taki mechanizm psychologiczny funkcjonuje tak samo. Zlałeś kogoś przez 80 minut, masz takie poczucie, jestem lepszy, nic mi się nie stanie, bo widać, że jestem większym kozakiem. Po czym się rozkojarzasz i możesz dostać 2, 3, 4 gole, w tym wypadku te 2 gole Realu na dogrywkę i później odwrócenie sytuacji. I tak było w zeszłym roku, więc zawsze jeżeli ci brakuje tej koncentracji do końca, to możesz zostać zaskoczony. I myślę, że to jest taka lekcja, którą na pewno Guardiola wyniósł z tego. Czasem oglądając ten mecz, tak się zastanawiałem, czemu oni nie ruszają jeszcze z kontratakiem po kolejnego gola. Przecież mogą ich jeszcze bardziej upokorzyć, a tam było widać też taki jeszcze respekt do Realu Madryt wypracowany tymi latami. To, co też wtłaczał im Guardiola. Nie, czasem lepiej zwolnić, zatrzymać się, wrócić z tą piłką, bardziej sprawić, żeby przypadkiem Real jej nie odebrał i żeby z naszej kontry nie poszła kontra w kierunku naszej bramki, żeby ta piłka znowu nie wróciła. Więc było widać oprócz gigantycznej takiej jakości, no, fenomenu piłkarskiego, to było widać też taką mądrość, po prostu to, o czym Przemek powiedziałeś, jak ten zespół uczył się też na swoich błędach i wszelkich porażkach, więc każda, myślę, że przez lata były te żarty, że co to, ile ten Guardiola musi wydać, żeby dojść do finału Ligi Mistrzów, żeby tę Ligę Mistrzów wygrać, jeszcze oczywiście jej nie ma. Też trzeba mieć szacunek dla Interu i o tym pamiętać, ale wydaje mi się, że to jest też taka fajna nagroda i uczciwość w piłce, że on po takiej wykonanej pracy no ma teraz taki swój mecz, taki triumf i przede wszystkim właśnie tę największą scenę, czyli finał Ligi Mistrzów. Dominik, dziękujemy ci bardzo, ale ja muszę cię jeszcze jedną rzecz zapytać, bo właśnie zastanawiam się, że może to jest tapeta. Jak ty to robisz, że nie słychać dźwięków tego, że jesteś na dworze i tam ludzie i rowery i samochody? Techniczne pytanie, naprawdę zastanawiam się nad tym. Technologia idzie do przodu, powstały komputery i takie różne rzeczy i też w Skype jest taka opcja wyciszanie otoczenia. A jako, że zwykle w Hiszpanii jestem w miejscach głośnych i ludzie dużo dookoła krzyczą, to właśnie tego zacząłem używać, więc jest to ta magia. A i bardzo często to jest pomocne, jak jesteś w jakiejś na przykład knajpie, gdzie daje bardzo głośna muzyka i też przynajmniej jej nie słychać. Chociaż pamiętam, że raz tutaj usiadłem właśnie pewnego poranka, no i zacząłem mówić tak jak teraz. I obok jakaś pani, gdzie dookoła było bardzo gwarno, no wiecie, jak rozmawiałem w Hiszpanii, cały czas krzyczą do siebie, to jest mega głośno. I właśnie obok jakaś pani mi zwróciła uwagę, czy długo będę jeszcze krzyczał. I to była Włoszka, więc był to paradoks, że ja raczej taka osoba, która bym powiedział, nie przekrzyczy tutaj tego hiszpańskiego gwaru, to Włoszka mi zwróciła z rana uwagę, że ja po co tutaj przychodzę i krzyczę w jakiejś knajpie od samego rana. Także czasem można się zaskoczyć. Dominik Piechota, prosto z Barcelony, gdzie nastroje piłkarskie są dużo lepsze od wczoraj niż w Madrycie. Chciałem tylko powiedzieć, Dominik, że za tobą szedł pan, który zabrał pięty na plażę, tak jak Dorota Chotecka, bo był bez butów. Cześć Dominik, trzymaj się, będziemy w nieustającym kontakcie. Pa, wracamy do tematu muzeów, bo jeszcze okładeczki są z Anglii. Golden Silva, to jest bardzo fajna gra słów, podoba mi się.
bo Dawid Silva, czyli takie srebro zamienione w złoto, no można powiedzieć. Bernardo Silva, nie Dawid Silva. Bernardo Silva, Silva oczywiście. A widzisz, nie gra w... Dawid Silva, który ma pomnik przed Etihad Stadium, tak mocno wrył się w moją pamięć, że jeszcze trochę Bernardo Silva musi popracować, żeby go wyprzeć z mojego mózgu. Blue Murder, tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Tutaj też Bernardo Silva na okładce uradowany. Zresztą bardzo mi się podobał ten moment, w którym Bernardo Silva po golu podbiegł do kibiców i tak zaczął po prostu ich pobudzać, że jeszcze potrzebna jest ta energia ze strony trybun, żeby ponieść Manchester City. No, Peps Masterclass to trochę to, o czym mówiłeś, nie? Że to faktycznie piękna okładka taka... w ogóle, prawda? Super, super zdjęcie. Erling Haaland, który, no tak jak mówiłem wcześniej, miał prawo być niepocieszony po tym spotkaniu. Jest jeszcze jeden z takich cichych bohaterów tego meczu, czyli Jack Grealish, który... Mam wrażenie, w tym sezonie wreszcie stał się takim Jackiem Grealishem, jakiego tak. wszyscy kibice City oczekiwali po transferze, zastąpili. A tutaj jak... to, o czym Dominik mówił na okładce, knockout Konbanio, czyli z tym prysznicem. 4-0 KO, tutaj też nie trzeba tego tłumaczyć, no ale to zdjęcie, myślę, z prawej strony to jest coś, co kibice będą sobie mogli oprawić w ramki, kibica Manchesteru City. Szalone życie Pepa, czy Kuba, czy my kontynuujemy quiz? Dlaczego tak nagle... A, okej, okay. Po prostu rozbiłeś go na kilka części. Szalone życie Pepa Guardioli. Pep Guardiola i Liga Mistrzów to niedobrana para. Co o tych elitarnych rozgrywkach powiedział Pep Guardiola? Nie znam się, co mogę powiedzieć. Liga Mistrzów to nie Guardiola, a trenerski żółtodziób z licencją UEFA-C. W Lidze Mistrzów zawsze przekombinuję. Mam za dużo przemyśleń, wymyślam głupie taktyki. Jeśli to powiedział, to powiedział to pewnie ironicznie. W półfinale Ligi Mistrzów czuję się jak pod Mount Everest w trampkach zimą. Niby idę, ale raczej zginę. Real Madrid jest za dobry. Ancelotti to kosmita, Cristiano to kosmita. A Guardiola idzie pracować do zoo, bo jako trener już się nie nadaje. Czyli co o tych elitarnych rozgrywkach powiedział Pep Guardiola? No, jak myślisz, Maćku, co powiedział? No, właśnie mi się wydaje, że no to też ewidentnie jakoś ironicznie brzmi. To pasuje do Guardioli, kiedy się nakręca i wnerwia. Ale mi się wydaje, że to może być B. B? Jeśli by powiedział B, to faktycznie ironicznie. Ja bym powiedział... Albo samokrytycznie, no może tak. Ja bym powiedział, że powiedział C. A tak strzelam. Dużo tych cytatów jest z Pepa Guardioli. B, jednak B. W Lidze Mistrzów. I chyba powiedział serio, tak? No powiedział przed tym meczem rewanżowym. No właśnie tak myślałem, że to może być gość, który... Nie bójcie się, bo tym razem nie przekombinuję. I tak też się stało. Czy możemy sobie wrócić do naszych muzeów? Nie ma problemu? Panie drogi wydawco, muzeum, domyślam się, że jest to muzeum Kamila Stocha. O ile wzrok mnie nie myli, nie jest to na pewno muzeum piłkarskie, bo mamy tu muzeum Cristiano Ronaldo, muzeum futbolu w Zurychu. Będziemy jeszcze przeskakiwać sobie do tych muzeów, ale pokój leśny, teatralny, a nawet kosmiczny. Ale to nie wszystko, co czeka na fanów trzykrotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich. Kamiland, czyli zakopiańskie królestwo Kamila Stocha. Patrz, Maćku, mam dla ciebie tak. znakomitą destynację urlopową. Kamiland. No ja sobie przypomniałem bardzo luźną z muzeum związaną rzecz, ale przypomniałem sobie, mnie rozbawiła, jak te koszulki zobaczyłem. Właściwie plastrony, czy tam jak to się nazywa. No nie plastrony, ale cokolwiek. Jak kiedyś Marek Raczkowski mi powiedział, że wiesz co, taki miałem projekt takiej koszulki śmiesznej, żeby było napisane z przodu, znaczy, żeby było napisane z tyłu liceum, a z przodu muzeum. No jest tak, myślę, no spoko na taki sucharowy pomysł. A on, bo najpierw chciałem to zrobić na kubku, ale to chyba bez sensu. Faktycznie żart by nie działał tak samo na kubku. No, myślę, że nie działałby. Jakie następne muzeum mamy? Mały szlant. Już wszystko powiedzieliśmy. O, i to jest muzeum, jak gadaliśmy o muzeach piłkarskich, to widzisz, jednak pamięć ludzka jest... Zapomniałeś, że byłeś w takim muzeum. Zapomniałem, że byłem w tym muzeum. To znaczy, nie było tak spektakularne? No, nie było spektakularnie, aczkolwiek było całkiem spoko. Kiedyś przy okazji jakiegoś meczu Manchesteru United, który komentowaliśmy z Przemkiem Pełką, wybraliśmy się do tego muzeum, to był przyjemnie spędzony czas. A to jest Londyn, tak? Nie, to jest Manchester. Narodowe Muzeum Piłki Nożnej w Manchesterze. Znajduje się w budynku stworzonym przed ponad 20 laty przez architekta Iana Simpsona. Niegdyś to muzeum znajdowało się w Preston, dokładnie w Deepdale, natomiast zostało przeniesione do Manchesteru właśnie w 2012 roku. 140 tysięcy
przedmiotów. Około 140 tysięcy przedmiotów obejmuje cała ta ekspozycja. Idea stworzenia muzeum poświęconego piłce nożnej powstała w 1994 roku. Wtedy właśnie firma Baxi Partnership wykupiła Preston North End, klub piłkarski. Ta idea rozrastała się aż do dziś, przyciągając do tego budynku setki tysięcy odwiedzających rocznie. W 2003 roku w ramach inicjatywy powstał Międzynarodowy Instytut Piłki Nożnej, prowadzący badania nad historycznymi, społecznymi i kulturalnymi aspektami tego jakże popularnego sportu. Najciekawsze eksponaty, chcesz wiedzieć jakie są? Piłka z finału Pucharu Świata w 1966 roku na przykład. Najstarszy na świecie zestaw piłkarski dla kobiet z XIX wieku, czy pamiątki z pierwszego na świecie oficjalnego meczu piłki nożnej, 1872 rok, Szkocja kontra Anglia. Będą krzesełka, są też krzesełka ze starego Wembley i włosy Robiego Savage'a. O! Proszę bardzo. To najciekawszy eksponat. Tam była taka grafika z koszulkami wiszącymi na ścianach, więc warto powiedzieć, że w Polsce powstało w Kędzierzynie Koźlu pierwsze Muzeum Piłkarskiej Koszulki. Z tego, co nam nasi wydawcy podpowiedzieli, jest tymczasowo zamknięte. Ale Maciej Nowak, który był inicjatorem utworzenia, myślę, że to inny Maciej Nowak niż dyrektor polskich teatrów i znawca kulinariów. Maciej Nowak promował to powstanie tego muzeum inicjatywą Stadionowe Lumpy, co mi się kojarzy też ze sklepem Nostalgia Praga, o którym mówiliśmy, jak mieliśmy poranek koszulkowy, łącząc się z tym sklepem, że jest coś takiego w tej miłości do tych starych koszulek. Teraz nawet na tej grafice, jak patrzyłem na tą chwilę, na te designy dawne z Premier League, że super pomysł, żeby to muzeum było. Ciekawe, dlaczego jest zamknięte i kibicujemy, żeby się jednak otworzyło, bo w ogóle historia z mody piłkarskiej, zmiany tych rzeczy i dlaczego też na przykład niektórzy sponsorzy byli. Tam jest, to jest cały oddzielny w ogóle temat, nie? Jak się barwy projektuje, ale też pamiętam na przykład zawsze a propos sponsorów, ta Wisła Kraków z Unimilem była takim czymś strasznie dziwnym dla mnie, nie? I w ogóle gdzie zapada decyzja, że firma produkująca prezerwatywy ma takie coś, wchodzimy w to I też, że się nie bali się w ogóle włodarze, żeby, nie wiem, będzie beka z tego, nie? Że... Nie wiem, czy nie było jakiejś afery, że powiedział kiedyś coś na temat jakości tych prezerwatyw Wojciech Łazarek, że spadają czy coś takiego i była wielka afera związana ze sponsorem. Typowy Wojciech Łazarek. Jakie muzeum mamy następne przygotowane na naszej grafice? Nie macie żadnych, no to ja powiem tylko jakie są. Muzeum Cristiano Ronaldo, budynek położony niedaleko centrum. A tam jest ten paskudny pomnik słynny jego? Nie, to chyba było na lotnisku, wiesz, okay. W Maderze. Tak mi się wydaje, na Maderze. Tak, największej miejscowości na wyspie, czyli właśnie Maderze, na parterze Muzeum Ronaldo mieści się jedynie recepcja i niewielki sklepik z pamiątkami, ale ściany są przyozdobione wielkimi zdjęciami portugalskiej gwiazdy. 5 euro trzeba zapłacić i schodzi się na dół, gdzie jest główna część muzeum. Liczba trofeów zgromadzonych w gablotach jest imponująca. Największe wrażenie robią oczywiście puchary i medale za wygraną Ligę Mistrzów, ale to tak naprawdę jedynie ułamek tego, co oferują nam zbiory. Myślę, że akurat Cristiano Ronaldo miałby co wsadzić do muzeum dotyczącego jego samego, prawda? Tutaj mamy w tym opisie w ogóle o tym muzeum też to, że to powiedziałeś o tych eksponatach wszystkich, o trofeach, ale że są też listy od fanów, co jest fajne, ale również prezenty, które dostał Ronaldo z całego świata, to mi się kojarzy z jakimś muzeum Stalina po prostu, albo tego typu rzeczy. Jak wiesz, jakieś tam dawni dygnitarze, którzy dostawali z Chin porcelanę, od kogoś tam, że to jest faktycznie jakieś takie niesmaczne, jak czytasz o jakichś prezentach od szejków, że one są w muzeum. To mało ma to wspólnego ze sportem. Nie, to powinny być jednak trofea, prawda? Trofea, albo a, właśnie buty, faktycznie... piłki, i rzeczy od fanów też są fajne, bo też pokazuje jakieś takie społeczny wpływ, jaki ma dana postać na jakby kulturę, na swoich wielbicieli, ale prezenty od jakiegoś tam szejka w postaci złotego węża, to chyba... Raczej nie. I to ja jeszcze tylko dom na temat muzeów piłkarskich, bo będziemy przechodzić do kolejnego tematu. Czyli mamy tutaj wybrane muzea klubów piłkarskich. Barcelona, to już mówiliśmy, Muzeum Realu Madryt, Manchesteru United, Arsenalu, Milanu, Juventusu, Bayernu, Borussii, Liverpoolu. Muzeum Beatlesów jest bardzo fajne, a propos Liverpoolu, to jeszcze mi się teraz przypomniało. Ajax, Boca, River,
Celtic, Rangers i Santos, czyli tak naprawdę muzeum też, muzeum imienia Pelego. My się połączymy teraz z Rafałem Bugalskim, a właściwie już jesteśmy połączeni, czyli wiceprezesem Audioteki, a to dlatego, że przechodzimy sobie do kolejnego tematu, a tym tematem jest audiobook versus książka tradycyjna. Będziemy chcieli o tym sobie pogadać, nie tylko z panem Rafałem. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że dobrze się słyszymy, widzimy. Cześć, witamy i od razu przechodzimy do natarcia jak Manchester City w meczu z Realem Madryt. Co ciekawego szykuje Audioteka na najbliższe tygodnie, miesiące, bo liczba tych produkcji, które do was wpadają, sam jestem namiętnym użytkownikiem, jest bardzo, bardzo duża. Jest to, powiedziałbym, taki ogrom, że raczej trzeba się zastanowić, co wybrać, niż czy będzie coś do posłuchania. Tak, to zdecydowanie jest nasza mocna strona. Produkujemy rzeczywiście najwięcej superprodukcji, najwięcej audiobooków w Polsce i rzeczywiście ten wybór jest przeogromny. Ja cieszę się, że jesteś naszym użytkownikiem, bo wiem o tym dobrze. Zresztą rozmawiałem z Arkiem Zajdarem, który cię pozdrawia, który również miał z tym styczność, się znacie i wiem, że jesteś naszym mocnym heavy userem, co nas bardzo cieszy. Produkujemy tego naprawdę mnóstwo i teraz obecnie nie wiem, czy miałeś okazję posłuchać naszej najnowszej superprodukcji, adaptacji Ogniem i Mieczem, ponieważ sięgamy po klasykę literatury, co się okazuje bardzo dobry odbiór tego typu treści w naszej usłudze. Obecnie też na topce jest u nas Langer Remigiusza Mroza. Też bardzo polecam, świetna produkcja, więc tego naprawdę jest bardzo dużo. Gdybym miał powiedzieć, co nadchodzi, co wkrótce, to pewnie mógłbym wymieniać długą listę. Nie chcę zdradzać szczegółów. Oglądajcie, śledźcie nasze social media, zapraszam do naszej aplikacji. Oczywiście będziemy mocno promować te nasze najnowsze produkcje. Na pewno będzie tego dużo. I to założę się, że dla każdego znajdziemy odpowiednią treść do słuchania, więc tak może odpowiem. Produkujemy naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc nawet teraz ciężko mi powiedzieć, co wkrótce będzie nowością, bo proces produkcyjny jest bardzo długi i to też od tego zależy, kiedy dana premiera się pojawi, więc w ten sposób to wygląda w tym świecie produkcyjnym, ponieważ tu też mocno stoimy jako Audioteka. Ja mam od razu pytanie dotyczące tej superprodukcji Ogniem i Mieczem, no bo wyobrażam sobie, że jak są jakieś kameralniejsze historie, no to proces nagrywania też, nie mówię tutaj o kwestiach dialogowych, tylko o jakichś efektach, atmosferach, jest prostszy. A czy w tej waszej superprodukcji Ogniem i Mieczem możemy się spodziewać, wiesz, pędzących koni, odgłosów wojen, obcinania komuś kończyn? I jeżeli tak, to w jaki sposób, czy nagrywaliście to, czy to jednak były jakieś zakupy dźwięki, czy mówiąc superprodukcja, masz na myśli to, że też realizowaliście tego typu skomplikowane dźwięki? Jak najbardziej. Przy naszych produkcjach nie tylko jakby odtwarzamy prawdziwe, realistyczne dźwięki, tak jak wspomniałeś, natomiast również podróżujemy po całym świecie, również żeby na przykładowo w przypadku produkcji Karaluchy Jonesbo byliśmy w Bangkoku, żeby oddać się dźwięk i atmosferę tego miasta, bo tam odbywała się główna jakby fabuła tej produkcji, więc tak, no, przy Ogniem i Mieczem mogę powiedzieć tak, że zaangażowaliśmy ponad 80 aktorów, blisko 100 aktorów, którzy wzięli udział w tej superprodukcji. Bardzo fajne nazwiska i to naprawdę są topowi aktorzy na polskim rynku. Oczywiście tutaj przy tej adaptacji Ogniem i Mieczem również była stworzona specjalnie muzyka do tej superprodukcji więc cała machina produkcyjna zaangażowana w wyprodukowanie takiego dzieła to jest naprawdę wiele miesięcy pracy, zaangażowanie wielu ludzi, koordynacja, jak się domyślacie, jest bardzo skomplikowana, bo przy takiej ilości aktorów, którzy każdy dysponuje w jakimś tam określonym sposobem czasu, dogranie tego wszystkiego, skoordynowanie, później postprodukcja, która jest bardzo czasochłonnym również jakby procesem, no to wszystko jest mega skomplikowana machina i dlatego pewnie też tych superprodukcji nie powstaje tak bardzo dużo. My produkujemy kilkanaście, około kilkunastu w roku. Natomiast to są naprawdę produkcje, które potrafią trwać
kilka dobrych miesięcy, żeby ostatecznie trafiły do naszej aplikacji, do naszego serwisu i słuchacze mogli się delektować tą ucztą audio. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale chyba taką największą superprodukcją, jaka powstała w ostatnich latach w Polsce, też z zasięgiem ogólnoświatowym, bo została przetłumaczona na inne języki, to Biblia. Rozmawiałem o tym z Krzysztofem Czeczotem, którego zapewne dobrze znasz, bo on ma swoje studio nagraniowe i też był zaangażowany od początku do końca w cały proces tej produkcji. To ta liczba aktorów, lektorów, którzy brali udział w tym, była jeszcze większa. Dopięcie tych wszystkich szczegółów, tych detali właśnie było jeszcze trudniejsze i to właśnie on opowiadał mi o tym Bangkoku. Byłem zaskoczony, że ekipa pojechała do Bangkoku łapać dźwięki, żeby ten audiobook brzmiał jak najbardziej realistycznie. No, to super, to świadczy o tym, że jednak taka produkcja nie bardzo się różni od produkcji filmowej, poza tym, że nie ma obrazu, ale chodzi o to, że nie bierzesz właśnie po prostu jakiegoś nagrania z Bangkoku, tylko chcesz to samemu zrealizować, żeby to jak naj... To myślę, że to tylko i wyłącznie atut. Zastanawiam się tak... Czy to jest opłacalne, ja się chciałem zapytać, na sam słuchaj, koniec. Słuchaj, no sztuka często jest pewnie... Nie? A ja to jest tylko... bardzo zasadne pytanie. Ja chciałem zapytać z kolei... Czy... Ale poczekaj, bo jeszcze nie było odpowiedzi na pytanie. To była odpowiedź. Nie było odpowiedzi na pytanie. Czy to jest, bo zmierzałem do tego właśnie, czy to się opłaci... Jeżeli wiesz, tak, masz taką sytuację, w której angażujesz tak dużą liczbę ludzi, często z bardzo dużymi nazwiskami, którzy no nie pracują za 2 złote, dodatkowo podróżujesz po świecie jeszcze, żeby szukać dźwięków, to czy to finalnie się, mówiąc wprost, spina? Wiesz co, no to jest faktycznie wielowymiarowe jakby spojrzenie na tego typu superprodukcje, ponieważ one nie są stricte takim projektem, który ma nam, wiesz, dowieść złotówki z samej sprzedaży, powiedzmy, z samych odsłuchów tej produkcji. To jest w pewnym sensie też taki wabik, to jest coś, co ma przyciągnąć rzeczywiście i utrzymać naszych słuchaczy w naszej usłudze, więc to jest wieloaspektowe. Ja powiem tak, to oczywiście nie tracimy na tym, tak? Jakby to jest na pewno. Oczywiście zwrot takiej produkcji trwa dłużej niż z produkcji o niższych budżetach i to jest oczywiste. Natomiast na pewno tak, nie tracimy na tym, jest to oczywiście rentowne, natomiast to jest wiele aspektów i to nie jest czysta kalkulacja w Excelu, tak, plus minus, bo za tym idzie cała promocja, jakby wiecie, jakby wsparcie naszego brandu. To jest naprawdę wieloaspektowy temat i na pewno gdyby to nie było rentowne, byśmy tego nie produkowali, a produkujemy i zwiększamy tą liczbę rok do roku. W zasadzie teraz taki poziom osiągnęliśmy już, powiedzmy, optymalny w naszej ocenie, ponieważ też nie ma też pewnie niezasadne szarżowanie z ilością superprodukcji, ponieważ każdy też słuchacz ma swoją gdzieś tam wyporność, jeśli chodzi o możliwość konsumpcji tego typu dzieł. Natomiast my już na przestrzeni 15 lat, bo audioteka jest najdłużej na rynku polskim, była pionierem w rynku audiobookowym w Polsce. Na przestrzeni tych 15 lat, jak się domyślacie, produkowaliśmy tych superprodukcji już krocie, tak? Setki, bym powiedział, więc to jest coś, co na pewno nie, do dzisiaj jest najmocniejszym punktem i wartością audioteki i dlatego my w to inwestujemy i będziemy nadal inwestować. Ja się zastanawiałem, jak często w przypadku audiobooka, który jednak no, jest wierny dosyć książce, w sensie literackim najczęściej, pojawiają się takie głosy jak przy ekranizacjach filmowych, że ktoś słucha i mówi, książka była lepsza. Czy to jest w ogóle możliwe? No tak, zderzenie wyobrażenia głównego bohatera i z głosem jest częstym zderzeniem, ale to nie tylko jakby w audiobookach, to również w filmach, tak? Nie wiem, czy ostatnio oglądaj Jack Reacher, tak? Przykładowo Richarda, Tom Cruise zagrał tego bohatera w filmie, jakby to też ludzie mieli z tym pewnego rodzaju dyskomfort. U nas my staramy się ten głos tak dobierać, żeby on faktycznie były jak najbardziej dopasowane do danej roli i wydaje nam się, że nam się to udaje. Oczywiście są zawsze osoby, które mogą być niezadowolone, ale natomiast no, my angażujemy naprawdę topowych lektorów, topowych aktorów i te głosy przeważnie są trafione i przeważnie mamy dobry feedback i pozytywne opinie, jeśli chodzi o osoby, które zostały dobrane do danych postaci. Tak? Więc jakby z tym raczej nie mamy problemu, a raczej ludzie się dopytują, kiedy będą kolejne produkcje z danym głosem, na przykład tak z roli głównej, bo tak świetnie się tego słuchało. Ostatnie pytanie w takim razie do ciebie, dotyczące gatunków literackich, które najlepiej się słuchają. Co jest takim gatunkiem, że wiecie po prostu w ciemno, że to będzie sukces, bo... I dlaczego to kryminał?
Dlaczego to kryminał, chciałem tak, powiedzieć, ale być dokładnie. Może zaskoczysz dlaczego, nas, że wcale nie. Dlaczego to kryminał i dlaczego to Remigiusz Murus jeszcze, nie? Można powiedzieć. Jakby tak, kryminał, fantastyka to jest top 1, znaczy top 2 powiedzmy, tak? Jakby one historycznie i cały czas są wiodącymi gatunkami w naszym katalogu. Natomiast no, śledzimy, co się dzieje i oczywiście ostatnio coraz bardziej popularna jest również literatura faktu. Wiadomo, kwestie geopolityczne i to na pewno też w naszej obecnie top 5 nawet są audioprodukcje książek, nagrania książek pana Bartosiaka i poza tym to, po co my jeszcze sięgamy, to już o tym wspomnieliśmy, tak, Ogniem Mieczem, czyli ta klasyka literatury, nagraliśmy wcześniej Mistrza Małgorzatę z panem Andrzejem Chyrą i Magdaleną Różką. To, o czym jeszcze pewnie mogę wspomnieć, co jest również bardzo popularne, no to my, znaczy popularne, to są nasze autorskie już produkcje, natomiast my tworzymy takie audioseriale, takie bardziej krótkie treści, krótkie formy. Natomiast tam pisane specjalnie dla nas, takie nasze jakby zamówienie. I przykładowo taka audioprodukcja, audioseriale Sierżant Kaw, gdzie brawurowe role zagrali Borys Szyc i Olaf Lubaszenko. Bardzo zachęcam do słuchania tego, przesłuchania tej produkcji. Ona już się doczekała trzeciej jakby edycji i też wydajemy to w naszych i na innych naszych rynkach, w Czechach, na Litwie. Też w Czechach powstały już dwie nawet części. Na Litwie powstaje teraz pierwsza część tego Kafa, czy Anima z Łukaszem Similatem. To są też bardzo fajne formaty, one są niedługie i część użytkowników woli krótsze treści i również w formie takiego audioserialu, który trzyma w napięciu i zachęca do przesłuchania kolejnych odcinków. No i wspomnę jeszcze o podcastach oczywiście, które jakby są globalnym trendem i my oczywiście jakby w tym trendzie też jesteśmy i też staramy się dostarczać bardzo fajne, wartościowe podcasty z bardzo ciekawymi, interesującymi gośćmi, więc na pewno no, ten spektrum jest bardzo szeroki, ale tak, jakbym miał wymienić top 2, kryminał, fantastyka, zgadza się. To wiemy wszystko, jeśli chodzi o trendy wydawnicze. Rafał Bugalski, wiceprezes Audioteki, był naszym gościem. Dziękujemy tobie bardzo za to połączenie. Dziękujemy. W ogóle bardzo mi się podoba nasza grafika z Jose Kante, który jednocześnie czyta książkę i słucha audiobooka. I nie patrzy na książkę. I nie patrzy. No więc no, się widzisz. No słuchaj, nie musi patrzeć. Ja mam do ciebie taką historyjkę związaną z audiobookami, ponieważ do książki Wojciecha Chmielarza Wilk i była taka piosenka promująca tego audiobooka Krzysztofa Zaleskiego, bo tam właśnie Krzysztof Zaleski, Cezary Pazura i Aleksandra Popławska grali i ja robiłem teledysk do tej piosenki. No i zrobiłem ten teledysk, on wyszedł i właśnie Wojciech Chmielarz, autor książki, pisze na Facebooku, że bardzo mu się ten teledysk podoba, że on jest fajny, bo on nie zdradza treści książki, ale w taki nieoczywisty sposób z nią gra. No tylko cały myk polegał na tym, że ja nie wiedziałem, o czym była ta książka kompletnie, nie słuchałem tego audiobooka i tylko po prostu zainspirowałem się tekstem piosenki, więc zebrałem wspaniałe propsy od autora, który powiedział, że tak inteligentnie obszedłem spoilery i tak to zrobiłem, a wynikało z tego, że po prostu nie wiedziałem o czym. A to może to jest jakaś metoda? Jest to metoda, myślę. Ja chciałem zapytać, rzucić takie pytanie na nasz czat, bo nie kończymy tematu audiobooków, oczywiście za chwileczkę będzie z nami Filip Kosior, czyli człowiek, który... Przepraszam bardzo, chciałem tylko powiedzieć, że Taras Romańczuk przeczytał cały narodowy model gry, a no zaliczył jeden mecz w reprezentacji. Znakomicie, że to zrobił, natomiast chciałem zapytać, rzucić takie pytanie na nasz czat, audiobook czy książka? Prosta, krótka odpowiedź, jednowyrazowa. Ja książka jednak, tradycyjna. Zaraz dostaję od Kuby informację, że będzie sonda na czacie i wpisujcie nazwiska waszego top 1, jeśli chodzi o lektorów, bo każdy ma swojego ulubionego. Ja ci powiem, że na przykład moim ulubionym lektorem jest pan Mariusz Bonaszewski, a to ze względu na to, że głównie słucham kryminałów Nesbo jako audiobooków. I pierwszy raz zdarzyło mi się tak, że dzięki temu, że ktoś tak rewelacyjnie podaje tę treść, jak robi to Mariusz Banaszewski, głównie w historiach związanych z Harrym Hule, czyli tym detektywem, którego postać stworzył Jonesbo właśnie, czy też jak kiedyś syn Henninga Berga powiedział mi Jonesbu, będąc w Kanal Plus ze swoim tatą przy okazji Ligi Plus Ekstra, wyjaśnił, że po norwesku to jednak inaczej się mówi. To jest chyba książka, która jest w co drugim, albo w co... To jest literatura, która jest w co drugim, albo w co trzecim norweskim domu. Okay. Czyli książki właśnie Nesbo i pan Bonaszewski czyta to w taki sposób, że ja się po prostu uzależniłem od tego słuchania. Więc aktor i wspaniały głos, faktycznie. Ja na przykład nie słucham audiobooków, myślę, z tego powodu, bo ludzie bardzo często słuchają audiobooków w samochodzie,
prowadząc na długich trasach, a ja nie mam prawa jazdy. W związku z tym myślę, że może dlatego nie słucham audiobooków, a jak chodzę gdzieś, jadę komunikacją, są krótsze rzeczy, to na przykład wolę posłuchać muzyki, bo nie chcę przerywać tego. Zresztą niestety chyba to też jest niezależnie, ja też wolę książkę, ale widzę po sobie, jak mi jest coraz trudniej z każdym rokiem się skupić na książce, wiesz, przez to przebodźcowanie i przez to, że tutaj artykuł jest trudniej przeczytać tak na spokojnie, nie przerywając go, nie sprawdzając czegoś w internecie. Jest to artykuł o pieniętach Doroty Choteckiej. No tak, można zdążyć. Ciężko nazwać tę przestrzeń artykułem, ale jest to raczej notka plażowa, tak bym ją nazwał. Natomiast faktycznie, no, zawsze każdym razem, jak udaje mi się przekonać do książki, to przypominam sobie, jak to jest wspaniała rzecz czytać książkę inna od tych treści, które nam na co dzień właśnie serwuje świat, ale kurczę, jest to trudne. Ale więc z tymi audiobookami ja też chyba nie lubię, jak właśnie, lubię, jak mi działa wyobraźnia. To trochę, co padło w rozmowie, że ktoś ma pretensje, jak ktoś, wiesz, na przykład jak jakiś bohater brzmi, to ja chyba wolę sobie wszystko wyobrażać, niż żeby mi ktoś to interpretował. I czasami na przykład mam problem, że książka jest czytana na przykład zbyt taki aktorski sposób, zbyt... to jest bardzo duża sztuka, żeby to dobrze przeczytać, ale nie przesadzać też i szedł ulicą. Ale to jest, wiesz co, to jest jedna z kwestii, o które chciałem zapytać naszego gościa, Filipa. Jeśli będzie z nami, to proszę, dostaję informację, że za chwilkę będzie. Dlatego, że uważam, że jest coś podobnego i o to też za chwileczkę Filipa zapytam. Jest coś podobnego w byciu lektorem i komentatorem sportowym. Uważam, że coraz częściej ludzie cenią tych komentatorów sportowych, którzy nie przeszkadzają w transmisji. Oczywiście w tych momentach, kiedy trzeba atmosferę podgrzać, to robią, ale ogólnie robimy tak dużo rzeczy naraz. Na przykład trudne zadanie jest przed lektorem, bo on z jednej strony powinien utrzymać twoją uwagę. Bo... Ale teraz mówiąc lektora, masz na myśli aktora, czy po prostu nie, ktoś, kto czyta książkę? Mówię stricte o lektorach audiobooków, że z jednej strony powinien ciebie utrzymać przy tej książce, twoją uwagę, bo to jest chyba największa pułapka w audiobookach, że na chwilę, jak przestaniesz słuchać tej osoby, która ci to czyta, no to po prostu gubisz wątek. A czasami tak też jest w czytaniu książki, że jesteś na jakiejś stronie i zamyślisz się, przyjdzie ci jakaś myśl do głowy, przeleciałeś 4 strony i musisz się cofnąć, bo gdzieś zgubiłeś wątek. Więc wydaje mi się, że jest zawieszony pomiędzy tym, żeby właśnie czytać, przykuwając swoją uwagę, a pomiędzy tym właśnie, żeby no jednak podać ci tę treść na tyle fajny sposób, a pomiędzy tym, żeby ci trochę jakby nie przeszkadzać, nie narzucać, wiesz, swojej interpretacji. Oczywiście, ja zgadzam się z tobą, myślę, że w ogóle to jest wielka sztuka, to jest podobnie gdzieś tam tak jak z aktorstwem, które, wiesz, wybitne aktorstwo, tylko jakby nie widzisz, ty wierzysz w postać, ale nie widzisz tego aktorstwa. Jak widzisz aktorstwo, to znaczy, że to jest złe aktorstwo. Po co mamy gadać o tym, skoro mamy aktora i lektora na łączach? Filip Kosior jest z nami. Cześć, witamy ciebie bardzo serdecznie. Cześć, Filip. Bardzo nam miło ciebie gościć i tutaj mamy takie swoje rozkminy, pewnie nie usłyszałeś ich. Użyłem takiego porównania, że lektor jest trochę jak komentator sportowy w dzisiejszych czasach, że powinien podawać treść kibicowi, a tutaj czytelnikowi, w taki sposób, żeby nie narzucać trochę swojej interpretacji zdarzeń i żeby mówiąc tak bardzo ogólnie, nie przeszkadzać w odbieraniu tej treści. Nie wiem, czy zgodziłbyś się z takim porównaniem. Tak, na pewno zgodzę się z tym, że ma nie przeszkadzać. Czy jest jak komentator sportowy? Też pewnie trochę tak, bo myślę, że niezwykłą, ważną rolą lektora jest to, żeby utrzymać tempo opowieści. I nawet kiedy w przypadku komentatora sportowego na boisku nic się nie dzieje, to jednak przytrzymać widza, w waszym przypadku przy telewizorze, a w moim przypadku przy książce. Więc jakoś tam to porównanie można je uznać za sensowne. No ja właśnie się zastanawiałem nad tym, bo ja bardzo nie lubię, i gdzie jest ten, jak osiągnąć ten złoty środek, ja bardzo nie lubię, kiedy... czy to jest słuchowisko radiowe, czy to jest właśnie audiobook, kiedy czuję, że jest nadinterpretacja, wiesz, taka aktorska, i ja przestaję słuchać treść, bo słyszę wykonanie, wiesz, wykonanie, no tak, lektora, który mi opowiada treść. I nie mogę tego znieść, rym niezamierzony, bo widzę popis, a
A mam wrażenie, że właśnie to trochę to jest o tym jest jeden taki lektor w Polsce, wiesz, ja nie wymienię teraz jego nazwiska, bo nie chcę... Ja dwóch przynajmniej nie chcę robić mu przykrości, ale jest jeden taki lektor i ja nie jestem w stanie słuchać po prostu żadnego audiobooka. Mi dwóch przychodzi do głowy już tak na dzień dobry, ale wiesz, chodzi mi o to, że jest to... Mam nadzieję, że to nie ja. Nie, to nie ty. Czy masz taką receptę na to, żeby właśnie, wiesz, jednak wypełniać jakimś rodzajem intencji tą treść, żeby to nie było płaskie, ale żeby jednak właśnie ta twoja interpretacja nie przysłoniła... to musi być trudno znaleźć balans, żeby ciekawić słuchacza, a jednak nie przejąć właśnie nagle tej uwagi na twój popis, nie? I na smakowanie się twoim głosem i twoją interpretacją. Ja sobie tak na własny użytek używam takiego określenia trochę, jakbym opowiadał film, ja traktuję tę książkę. To znaczy budować tę narrację trochę właśnie filmową. Myślę, że jakby takim dużym zadaniem lektora jest wytworzenie tych obrazów po prostu przed oczami wyobraźni słuchacza. I ja to traktuję jako opowiadanie filmu, czyli czasami mamy nacisk na, powiedzmy, trochę na interpretację bohaterów, a czasami wyłącznie na popychanie akcji do przodu i przekazywanie informacji. A czasami przecież nie każde zdanie w książce jest równie ważne, w związku z czym często ważniejszy jest klimat opowieści czy tempo akcji, która się rozgrywa. I myślę, że to jest jakaś taka recepta, którą można by zastosować. I faktycznie ja się z wami zgodzę. Oczywiście ja też nie lubię nadinterpretowywania książek. Trzeba po prostu wiedzieć, jakich środków użyć, bo jeśli mamy do czynienia, nie wiem, z książką fantasy, gdzie mamy dużo różnych bohaterów, bardzo barwnych, no to możemy sobie, wydaje mi się, pozwolić na więcej niż przy okazji literatury faktu i relacji świadka jakiegoś tragicznego wydarzenia na przykład. Więc no, trzeba być bardzo ostrożnym w tym, jakich środków się używa i faktycznie nie skupiać się na tym, jak to ja świetnie brzmię w słuchawkach, które mam na uszach. Filip, ty jesteś, no można śmiało powiedzieć, wciąż stosunkowo młodym mężczyzną, rocznik 92, urodzony w moich rejonach, bo w Chorzowie, tak, o ile... Myślałem, że chciałeś się podpiąć pod rejony wieku. Nie, absolutnie. Urodzony w moich rejonach. Nie mógłbym tego zrobić. Widzisz, no, spójrz na moje skronie. Natomiast masz na koncie już 200 audiobooków. Ja cię chciałem zapytać o pierwszego audiobooka, którego przeczytałeś, bo to jest pewien proces, taki mechanizm dojrzewania w życiu lektora, że ten pierwszy audiobook pewnie jak wchodzisz do studia, to nie do końca też wiesz, czym to się je, jak to się robi. A dzisiaj no, jesteś doświadczonym gościem, bo w 2021 roku wyprzedziłeś m.in. Krzysztofa Gosztyłę czy Piotra Franceskiego w takiej kategorii no, prestiżowej na najlepszego lektora w Polsce, choć pewnie takich rankingów jest kilka i te nagrody może mają mniejsze znaczenie. Ja chciałem ciebie zapytać właśnie o te początki, bo ludzie sobie też nie zdają sprawy z tego, że to nie są jakieś gigantyczne stawki, przynajmniej na początku, pewnie dzisiaj masz inną. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to jest ciężka praca, ile godzin trzeba spędzić w tym studiu i się nad tym pochylać i wracać i jak się człowiek pomyli, to gdzieś tam pewnie trzeba dążyć do tej doskonałości. Jak to było u ciebie? Tak, no faktycznie ja tego pierwszego audiobooka chyba z 7 lat temu przeczytałem. To była książka, której tytułu już nie pamiętam, ale to faktycznie była mordęga. Pamiętam, że to nie była dobra literatura przede wszystkim, a zawsze dobra literatura. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo chciałem o to zapytać, że właśnie jak dokończysz zaraz ten wątek, to jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jak sobie radzisz z tym, kiedy ewidentnie czujesz, że to nie jest dobra literatura i nie wiem, i część ciebie po prostu nie chce tego czytać albo cię żenuje. Jak też to przeskoczyć? To ja może nawet, wiesz, Maćku, zacznę od tego, bo myślę, że to jest dosyć interesujące. Wiesz, jest tak, że duża część książek, które się robi w audio, to nie jest literatura najwyższych lotów, ale jest to literatura po prostu popularna, użytkowa, rozrywkowa. Ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, żeby taką literaturę czytać. Oczywiście wyczuwam mielizny i niedostatki warsztatowe autora na tyle, na ile jestem sam obyty z literaturą. No i są te miejsca właśnie, o których mówisz, takich mielizn. I tutaj ja stosuję tę zasadę właśnie popychania akcji do przodu. Kiedy ja widzę, że przez dwie strony autor ma problem z rozwiązaniem jakiejś sytuacji, no, ja mogę po prostu przyspieszyć tempo podawania tego tekstu, ale traktuję to bardzo też profesjonalnie, przynajmniej tak się staram. I wiem, że raczej z tego, co tam ludzie mi donoszą, nie słychać mojego stosunku do czytanej przeze mnie literatury. Myślę, że cała sztuka moja jest w tym, żeby wybronić tego autora po prostu i strzelać z nim do jednej bramki, nawet jeśli cały mój organizm buntuje się przeciwko scenie, którą właśnie sprzedaję i zapodaję do ucha słuchacza.
A co do tej pierwszej książki jeszcze, no faktycznie to nie była dobra literatura. Jak się domyślacie, lektorzy, którzy zaczynają, nie dostają od razu Dostojewskiego do czytania, bo mogliby sobie z tym po prostu nie poradzić. Natomiast to było o tyle trudne, że bohaterkami były wyłącznie kobiety. Dialogi chyba 7 kobiet spotykających się w jakimś pensjonacie czy hotelu bez rozróżnienia na imiona, czyli na przykład miałem 2 strony dialogowe i nie było wiadomo, czy to mówi Mariola, Zosia czy Krystyna. I tutaj to tak, to stanowiło duży problem i wtedy ja właśnie bardzo zastanawiam się nad tym, o co mnie spytaliście, to znaczy jak bardzo te postacie rysować. No właśnie, a kiedy masz postaci kobiece, no bo rozumiem, że przy fantazy, tak jak powiedziałeś, możesz sobie pozwolić na więcej, nie wiem, zrobić niższy głos jakiegoś krasnoluda na przykład, ale czy jak grasz, czy postaci kobiece, no bo to już jesteśmy na granicy wtedy dobrego smaku, nie? Czy postać kobiecą nagle wysokim głosem mówisz, czy po prostu... Nie, to wiesz, to ja myślę, że to chodzi o to głównie, żeby słuchacz rozróżnił jeden głos od drugiego. Czyli to znaczy, są delikatne różnice. Delikatne różnice, to znaczy, żeby w jakiejś właśnie scenie dialogowej, gdzie jest dialog pomiędzy, nie wiem, facetem a kobietą, żeby dla słuchacza było zrozumiałe, co mówi facet, a co mówi kobieta. To są bardzo delikatne różnice, one są oczywiście mocno słyszalne, czasami można przegiąć w złą stronę, ale raczej należy to robić delikatnie i tylko w służbie jakby treści po prostu. Rynek jest zalany wszelkiej maści książkami, tak zwanymi tanimi erotykami. Ktoś też je musi przeczytać. Masz w swoim CV właśnie przeczytanie takich książek, bo słyszałem, że lektorzy, ty już nie mógłbyś sobie na to dzisiaj pozwolić, ale lektorzy mniej znani czasami nie pod swoim nazwiskiem czytają takie książki. Czy to jest prawda? Tak. Ja powiem wam szczerze, że ja mam do tego taki stosunek, że ja nie wstydzę się. No, to jest moja praca. Zarabiam pieniądze. Czasami można przeczytać erotyka. Zdarzyło mi się ostatnio przeczytać nawet pierwszego takiego pełnoprawnego erotyka, ale muszę przyznać, że to jest bardzo, było to sprawnie napisane i często lepiej niż niejedna książka aspirująca do czegoś więcej niż de facto nią jest. Ale jak czytasz erotyka, to z kolei wtedy, czy ta zasada, wiesz, bycia jednak to, od czego zaczęliśmy, w miarę w dobrym sensie przezroczystym, służącym tego, jednak się nagina, bo musisz wpuścić troszkę nastroju? Trochę tak, ale to wiesz, ten nastrój się tworzy samoistnie. No, mamy... Nie możesz być zimny, nie możesz czytać erotyka na zimno zupełnie. Nie? Absolutnie nie, to absolutnie jest niewskazane. Ja myślę, że w ogóle żadnej książki, jeśli to nie jest właśnie literatura faktu, nie można czytać na zimno zupełnie. Bo to po prostu będzie nieinteresujące. To, co mówiliście, ja też jako też odbiorca audiobooków sam nie lubię, kiedy coś jest podawane jednostajnie. Nie? Myślę, że ta jednostajność, powtarzalność intonacji, kończenie zdań w taki sam sposób, bardzo podobny sposób odczuwania każdego zdania, wyłącza słuchacza. I często nawet można wbrew logice, moim zdaniem, zmienić intonację trochę, zmienić tempo, zmienić rytm, w jaki się podaje tekst. I wtedy ta opowieść płynniej się toczy. Więc wracając do tego erotyka jeszcze, absolutnie nie można tego czytać na zimno. Jak mamy 5-minutowy opis seksu, to on powinien być taki, że ktoś, kto tego słucha, po prostu jest czerwony ze wstydu albo z podniecenia. I potem ten 5-minutowy fragment czytany przez ciebie trafia do Muzeum Seksu w Pradze jako eksponat. Ponieważ rozmawialiśmy wcześniej o muzeach. Ja słyszałem taką informację kiedyś, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, już jej teraz nie zweryfikujemy, że 50 twarzy Greya znakomicie się sprzedawało w formie audiobooka, no ponieważ panie, które od Nowego Jorku po Londyn w metrze chciały sobie tej książki posłuchać, to łatwiej posłuchać, bo nie wiadomo czego się słucha, niż otworzyć w metrze książkę. Chciałem ciebie zapytać o taką książkę, która wyjątkowo ci zapadła w pamięci, że czytałeś ją, no bo tak jak powiedziałeś, są gorsze i lepsze odmiany literatury przez ciebie czytanej, że czytałeś ją i tak się utożsamiłeś z tą książką, że jakby jesteś czytelnikiem de facto tej książki podczas jej czytania, że wkręcasz się w nią bardzo mocno i że ona odciska na tobie jakieś piętno, że kończysz tę pracę i myślisz sobie, kurczę, ale to jest wielka literatura, takie twoje top 3 książek. Całe szczęście, coraz częściej się zdarza, że dane jest mi czytać bardzo dobrą literaturę, często arcydzielną, a często po prostu świetną. Taką książką, to na pewno nie zapomnę do końca życia, raz ze względu na jakość literatury, dwa ze względu na trud, jaki włożyłem w przeczytanie tej książki, to jest Lód Jacka Dukaja. Pewnie kojarzycie wielkość chociażby cegły.
To jest 52 godziny materiału wyszło. I bardzo specyficzny język, jeszcze bardzo specyficzny. Tak, bardzo specyficzny język, tam jest narracja zmieniana, jak państwo, jeśli państwo nie wiecie, w taki sposób, że narrator w pewnym momencie zaczyna prowadzić narrację w sposób usiadło się, poszło się, tak. Bardzo dużo neologizmów, bardzo dużo zapożyczeń z innych języków. Rusycyzmów, dokładnie. No i to był wielki trud. I chciałem powiedzieć tylko o takiej rzeczy, że dla mnie największym komplementem, i spotkałem się z tym ze kilka razy podczas jakichś spotkań autorskich, tak to nazwijmy, że kilka osób powiedziało mi, że tę książkę wysłuchało, a nie dało rady jej przeczytać. I to jest, no to jest fantastyczna informacja dla mnie. Znaczy, że moja praca, mój trud włożony w przeczytanie tej książki Dukaja opłacił się. A co do kolejnych jakichś dwóch pozycji, trudno jest mi teraz jakoś tak na szybko wybrać, bo wiecie, i przeczytałem Zbrodnię i karę Dostojewskiego. Teraz ostatnio na przykład, chyba wczoraj zresztą premiera tej książki była Johna Jakesa Północ i południe. Fantastyczna książka. Kiedyś był serial, zdaje się, z Patrickiem Swayze. Bardzo popularny serial, Północ-Południe. Tak, tak. A fantastyczna to jest literatura, w ogóle myślę bardzo aktualna, bo traktująca o wojnie secesyjnej. I myślę, że oprócz wątków romansowych, no to te polityczne, które tam się zgrabnie w tym przenikają, no to jest absolutnie super literatura. Annę Kareninę czytałem ostatnio. Zaraz chyba Mistrza i Małgorzatę będę czytał w sierpniu. No jakieś pojawiają się te rzeczy takie, które już na przykład sam czytałem, a z których mam taką wielką przyjemność interpretowania ich. Przeczytałbyś biografię, wyszła teraz taka znakomita książka, biografia Marcina Najmana. Czy gdybyś dostał propozycję, to skusiłbyś się? Za bardzo duże pieniądze. Tak. nie ma takich ludzi, którzy nie mają swojej ceny. Chciałem ciebie zapytać o jeszcze jeden wątek, który wyjątkowo mnie zaciekawił z twojej kariery lektorskiej. A mianowicie powiedziałeś takie zdanie, że czytając tak bardzo dużo kryminałów, bardzo często domyślasz się, kto jest tym poszukiwanym, no, mordercą czy tam przestępcą, whatever, zależy o czym jest kryminał. Z czego to wynika? Z tego, że te książki mają pewien schemat jednak? Jest określona ilość schematów, określona ilość, wiesz, na przykład pokazywania bohatera, który będzie zabójcą. Jest kilka sposobów, w jaki to autorzy robią. Ja się domyślam zakończenia, jeśli autor nie wyciąga zabójcy po prostu z koszyka gdzieś skądinąd, bo to jest oczywiście najbardziej frustrujące. Nienawidzę tego, przyznam szczerze, w kryminałach. Jeśli jest toczona jakaś opowieść, my próbujemy rozwikłać, kto to, a to był jednak Roman, który nigdy się w tej książce nie pojawił. Nienawidzę tego, absolutnie. Więc jeśli ten bohater pojawił się wcześniej, to jest duża szansa, że ja się domyśliłem, że to będzie on. Duża. No tak jak w Scooby-Doo, nie? Że w Scooby-Doo zawsze poznawali jedną osobę, która była po prostu szefem danego tam muzeum właśnie, albo strażnikiem na przystani, i był jeden gościu, ewentualnie dwóch na zmyłki, i na końcu jest pan Robinson? I jak to, kurczę, no albo pan Robinson, albo jego mrukowaty pomocnik, bo nie było więcej postaci. No, jeszcze gorzej jest przy patrolu. Ja byłem jakiś czas temu na etapie Psiego Patrolu i tam za wszystkie złe uczynki odpowiada burmistrz Hamdinger. Chciałem ciebie zapytać, czy ty masz jeszcze w ogóle czas na inne swoje aktywności? No bo nie jesteś tylko lektorem, jesteś też aktorem. I jak to łączysz z czytaniem audiobooków, które pochłaniają tak bardzo dużo czasu, a propozycji, domyślam się, masz coraz więcej. Wiesz co, no tak, mam czas, staram się mieć czas, staram się odrzucać jakieś zlecenia, żeby móc żyć ogólnie. Jak widzicie teraz, nie wiem, czy to widać u was na ekranie, o tutaj może troszeczkę... Siedzisz w lektorce, tak? W domu, w moim studiu domowym. Mam osobne pomieszczenie, w którym nagrywam bardzo dużą część książek. W związku z czym ta praca daje mi dużą elastyczność czasową. Przeniosłeś pracę do domu niestety trochę. Proszę? Przeniosłeś niestety trochę pracę do domu. Tak, ale tutaj, wiesz, są szczelne drzwi, to ja zamykam tutaj te prace i nie wypuszczam. Ale tak, tak, trochę tak jest, oczywiście. Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, co jeszcze robię oprócz tego, no tak się składa, że jestem po jakimś absolutnie intensywnym czasie, nie pamiętam, kiedy byłem tak zmęczony, bo w sobotę otworzyliśmy teatr z kolegami, bo ja prowadzę od lat taki teatr, to nazywa się Potemotem I właśnie otworzyliśmy pierwszą siedzibę teatralną, salę teatralną z prawdziwego zdarzenia na warszawskim Muranowie. I właśnie oprócz tego to robię to.
No to zapraszamy, zapraszamy do twojego teatru, wszystkich, którzy nas słuchają. Ja tylko chciałem zakończyć nasze spotkanie takim cytatem z ciebie, który myślę, że jest bardzo wartościowy nie tylko w kontekście tego, że ktoś jest lektorem i podaje ludziom treści książek. Powiedziałeś o doskonaleniu swojego warsztatu, takie zdanie: szkoła daje jakiś podstawowy warsztat, czyli dykcję, impostację, pracę głosem, natomiast myślę, że kluczowe jest czytanie wcześniej książek. Im więcej czytasz, tym łatwiejsze jest później interpretowanie ich. Można czytać na głos, ale myślę, że te książki przeczytane po cichu też są istotne. Ogólnie spuentowałbym to tak: warto czytać książki albo ich słuchać. Nieważny jest nośnik, ważne jest to, żeby jednak obcować z literaturą, bo to no, bardzo mocno poszerza horyzonty. Może to jest banał, co mówię, ale jednak ten banał trzeba powtarzać. Trzeba. Zdecydowanie nie jest to banał. Jeszcze od siebie chciałem dodać, że czytanie książek przez to, że długo obcuje się z charakterami innymi niż my, uczy po prostu empatii i patrzenia na drugiego człowieka w sposób bardziej otwarty. Filip Kosior, lektor i aktor. Zapraszamy do jego teatru na Muranowej i zapraszamy do audiobooków, które czyta, a jest ich coraz więcej. Tutaj mam wypisanych kilka tych, mówię już o Lodzie Jacka Dukaja. Jest też Szantaram, Otchłań, Pustynna włócznia, Malowany człowiek, czy też książki Remigiusza Mroza i Jakuba Ćwieka. Bardzo tobie dziękujemy. Tak, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Ja myślę, że Filip, że kosztem tylko coraz bardziej znanego głosu może być to, że Filip nie dostanie roli właśnie mordercy, który na przykład dzwoni i szantażuje, bo wszyscy już będą wiedzieć po głosie, kto to jest. To jest jedyny koszt, ale życzymy ci. Ale może no zmienić głos. No, skoro tak uważasz, to trudno. No, bardzo mi przykro, przyznam. O nie, no, nie. Ale to... nie, tak. Słuchaj, nie, nie będzie. On kłamie, myli się, to wszystko jest nieprawda. Teraz zapraszamy na materiał filmowy. Dziękujemy tobie, Filip, raz jeszcze. Cześć. Cześć. Ciężko znaleźć jakiekolwiek pozytywne argumenty, odwołać się do czegokolwiek. Mówiliśmy o klątwie Guardioli, mówiliśmy o tym, że Real czuje się, ja to mówiłem, przyznaję oczywiście, że Real czuje się dobrze na każdym niemal stadionie w Europie. Nie robi mu to różnic, czy to Bernabeu, czy to Anfield. Zresztą pokazały to wcześniejsze mecze w Lidze Mistrzów. Dzisiaj naprawdę nie ma się czego złapać, ale mówię po tym jednym spotkaniu. Nie chciałbym teraz popadać w jakieś katastroficzne tony, że to jest wielki koniec Realu, że teraz, trzeba, nie wiem, Modricia z Krosem spakować i odesłać do domu już na zasłużoną emeryturę. Absolutnie nie. Natomiast no, w tym meczu wyszły te wszystkie grzeszki, które do tej pory uchodziły Realowi płazem. Często w grze defensywnej, także jeśli idzie o niedomagania w linii środkowej, jeśli idzie o intensywność. No Manchester City, zaraz pewnie to powiecie, to był zespół kompletny. Nie miał słabych stron w tym spotkaniu i potrafił wyzyskać wszystko, każdą słabość Realu Madryt. I pewnie nie będzie to dobry argument, może za daleko pojadę, ale tak jak sobie rozmawialiśmy, pamiętasz, rano i mówiliśmy, czy Guardiola nie przekombinuje, czy Guardiola, mówiąc trochę, nie wymyśli kwadratowych jaj, tak? Nie, Guardiola wystawił tą samą jedenastkę. Dlaczego takiej samej jedenastki nie wystawił Carlo Ancelotti? Dlaczego nie wystawił Rudigera, który radził sobie doskonale w pierwszym meczu z Haalandem? Kto wie, być może dzisiaj Rudiger zostałby, jak Hiszpanie mówią, używając słowa retratar, czyli tak obmalowany, prawda, przez przeciwnika. Kto wie, może by i tak było, bo i Alaba nie ma się za co, nie ma za co chwalić Alabę po tym spotkaniu. Nie ma żadnego zawodnika Realu dzisiaj. Nie możemy chwalić poza Courtois, który i tak, mimo że puścił dzisiaj 4 gole, no wybronił kilka innych sytuacji. Słuchaj, powiem ci tak, nawet śledząc sobie hiszpańskie media, spoglądałem i pisano, no Courtois nie jest człowiekiem. Tak napisała hiszpańska prasa po tych 20-30, tak, gdzie wynik już był dobry po dla City. W dwóch sytuacjach, ale które wybronił Alandowi. No, dokładnie, to otóż to. Otóż to. Więc Courtois spisał się jak trzeba. Monika Wądołowska jest już z nami. Był jeden piękny głos w tym kraju, czyli Filip Kosior, teraz drugi, czyli Monika. Przemek, dziękuję ci, Monika, bardzo. Monika, chcę jakoś osłodzić. Chodź, wiesz co, ja mam taki ale bardzo zobacz, ładny strój. Jest uśmiech. Udowodnimy wszystkim ludziom, że to wszystko może odbywać się ponad podziałami. Chodź, zrobimy sobie takie ładne zdjęcie. Ponad podziałami, a mnie nie ma na tym zdjęciu. Wrzucisz sobie, bo nie masz żadnego stroju, ubrałeś się na biało, a my tutaj będziemy mieli piękne zdjęcie, które możecie... Wyglądam jak idiota, ale to akurat żadna nowość. Dobrze, nie będę cię nękał tym meczem wczorajszym, albo później jeszcze trochę cię połączę. Nie będę cię rozpraszał czytać w serwisie, sama się musisz, tak, to jest taki rodzaj samobiczowania. Teraz zobaczymy, jaka będzie interpretacja, czy na chłodno. Okej, dobra, zaczynam.
Manchester City we wczorajszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów totalnie zdominował Real Madryt, pokonując hiszpańską drużynę 4-0. Broniący tytułu królewscy w bardzo słabym stylu pożegnali się z tegoroczną edycją Champions League. Nie okazali się żadnym rywalem dla City, bo przeciwnicy miażdżyli ich w każdym elemencie. Ekipa Pepa Guardioli zmierzy się w finale z Interem Mediolan. Najważniejszy mecz tego roku odbędzie się już 10 czerwca na stadionie w Stambule. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock nie zagrają w Final Four Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu 1/4 tych rozgrywek przegrali z zespołem SC Magdeburg, mistrzami Niemiec oraz klubowymi mistrzami świata 28-30, choć jeszcze na kilkanaście minut przed końcem spotkania utrzymywał się remis. Rywale dopiero w samej końcówce zdołali odskoczyć na 3 bramki przewagi i to okazało się już dla polskiego zespołu stratą nie do odrobienia. Na wciarze i tak osiągnęli jednak historyczny sukces, nigdy wcześniej nie grali bowiem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Szanse na awans do najlepszej czwórki tych rozgrywek ma jeszcze Barlinek Industria Kielce. Kielczanie już dziś wieczorem rozegrają swoje rewanżowe spotkanie przeciwko węgierskiemu Telekomowi Veszprém. W pierwszym meczu na Węgrzech padł remis 29-29. Zamiast walki o tytuł we Włoszech, niepokój przed Roland Garros. Iga Świątek skreczowała w 3rzecie ćwierćfinałowego meczu turnieju WTA w Rzymie. Polka, która wygrała pierwszego seta 6-2 w tiebreaku drugiej partii, doznała urazu prawej nogi. Świątek skorzystała co prawda z przerwy medycznej i jeszcze wyszła na kort, ale po 4 gemach trzeciego seta przy stanie 2-2 uznała, że nie jest w stanie kontynuować gry. Tym samym nie wygra po raz 3 z rzędu turnieju w Rzymie, a najbliższe dni powiedzą nam, co z jej występem w rozpoczynającym się końcem maja wielkoszlemowym French Open, gdzie również broni tytułu. Reprezentanci Polski rozgromili 5-1 Irlandię w pierwszym spotkaniu Mistrzostw Europy U17, które są rozgrywane na Węgrzech. Biało-czerwoni przeważali od pierwszych minut, mimo że bardzo szybko stracili bramkę. W 13 minucie wyrównującego gola strzelił Mateusz Skoczylas, a przed przerwą na 2-1 pięknym strzałem do bramki popisał się Dominik Szala. Na listę strzelców wpisali się także Karol Borys oraz Szymon Kądziołka. Polacy trafili do grupy A, gdzie zmierzył się również z gospodarzem turnieju Węgrami. Ten mecz już 20 maja oraz Walią, który odbędzie się 3 dni później. Przetrwałam to. Ja tak jak słuchałem ciebie, jak mówiłaś o meczu Rolo, to miałem wrażenie, że redakcja złośliwie napisała tego newsa, bo tam było tak, że no, wygrali 4-0. W bardzo złym stylu Real się pożegnał. City miażdżyło ich w każdym elemencie i miałem wrażenie, że zaraz jeszcze będzie pod ciebie. Kibice Realu powinni zapaść się pod ziemię i że nie będą się kończyć te określenia na niestety na Real. To ja piszę te newsy, powiem ci, Maciej. Czyli ty napisałeś, że zmiażdżyli. Czyli to tak, tak uważam, z bólem pisałaś. Tak, uważam, totalna miazga, tak, no dominacja City. Ale wiesz co, tak trzeba postępować właśnie, że jak się przegrywa, jak twoja ulubiona drużyna przegrywa, to trzeba następnego dnia założyć jej koszulkę, przyjąć to kibicem się jest, upokorzenie. Powiem wam taką ciekawostkę, że Arek Raz-Sitarz, czyli mój współprowadzący w programie Futbol... Raz-Sitarz, raz nie Sitarz, Futbol i cała reszta, pojechał teraz, zrobił sobie taką wycieczkę i poleciał na mecz Arsenalu z Brighton. Nie wybrał sobie dobrego meczu ogólnie, ale wczoraj oficjalny fanpage Arsenalu na Instagramie wrzucił zdjęcie Arka, jak on idzie, bo to jest koszulka z napisem Merson na plecach, wrzucił to zdjęcie na swoje media społecznościowe, więc... Nie Arek, wiedząc, że zrobił zdjęcie słynnemu polskiemu raperowi. Dokładnie. I Arek, jak to sam ujął, był jedynym highlightem tego meczu. Więc warto po porażkach też nosić z dumą koszulki. Co dalej z Realem, Monika? Tam się jakaś... Ja jeszcze chcę nawiązać do Arka, bo jak byłam na Santiago Bernabeu, myślałem, że nie dał ci autografu w jakimś koncercie i będziemy musieli go wyjaśnić. No, chcę się trochę pochwalić. To akurat kibicowałam Realowi w drugim rzędzie i Rodrigo Goes, kiedy dodał zdjęcia z tego meczu na Instagramie, jestem tam w tle widoczna, kiedy robię mu fotę postrzelonej. Ale oznaczona? No niestety nie. To tak jak Tomasz Smokowski na Stadionie Narodowym w meczu inauguracyjnym Euro 2012, kiedy Lewy strzela gola i jest w tej pozie w podskoku, to tam w tle jest Tomasz Smokowski. Słuchajcie, ja raz zafunkcjonowałem... Maciek, czy ty gdzieś byłeś bohaterem drugiego planu? Tak, totalnie. I to bohaterem takiego bardzo drugiego planu, jak nie siódmego. W ukochanym moim tygodniku Piłka Nożna, który od dzieciaka czytałem. Byłem kiedyś, jak Górnik Łęczna zadebiutował w Ekstraklasie, a akurat mam dziadka w Lublinie i odwiedzałem go w Lublinie. Pojechaliśmy sobie do Łęcznej na mecz Górnika z Wisłą Płock, wygrany 3-1. I było takie zdjęcie całych trybun w piłce nożnej, że tam Łęczna wita Ekstraklasie i ja po środku, tam jakiś 18-letni czy coś tam 19-letni na trybunach, więc zafunkcjonowałem totalnie. A ja mam pamiątkę na całe życie. Absolutnie. Mam jeszcze do ciebie pytanie o Real takie, że bo dzisiaj rano wpadła mi
na Instagramie chyba Fabrizio Romano ogłosił, że Ancelotti zostaje na przyszły sezon. Znaczy, ja mam słabość do Ancelotti. Ale ja myślałem, że on będzie trenerem reprezentacji Brazylii. Pięknie razem wyglądacie. Ja nie, była oferta, ale on tam wprost powiedział, że jest teraz trenerem Realu Madryt, że jeśli coś ma się odbyć, on z każdym może usiąść do rozmów. A okay. On jest dżentelmenem. On powiedział, ja jestem teraz trenerem Realu Madryt i tym się... Na ławce trenerskiej też bym chciała zobaczyć Zinedina Zidana, bo też... A myślisz, że on może wrócić jeszcze? Zniszczyć tą legendę swoich kadet. Dlaczego zniszczyć? A może podbić? Może, ale wiesz... Niestety, ten sezon jest do zapomnienia. Niestety. Ani mistrzostwa, ani Ligi Mistrzów. Jako, że bardzo mało było pastwienia się dzisiaj nad Realem Madryt, to jeszcze za chwileczkę zrobi to Artur Wichniarek. Artur Wichniarek o meczu City Real Monika Wondołowska. Ja już pójdę sobie. Zaprezentowała nam przepięknie tutaj serwis informacyjny. Dziękujemy tobie, Monia, i do zobaczenia. Do jutro z tobą. Pep Guardiola, nie przestraszył się tego, że jak Real w pierwszym meczu również oddał im piłkę na samym początku. Pierwsze 20 minut meczu na Santiago jest 70% posiadania piłki Manchesteru City. Tak, Real zrobił to celowo, później nagle co się dzieje, jest akcja, jest wini, mamy bramkę otwierającą na 1-0. Tutaj oddanie piłki City było wielkim błędem Realu Madryt. Wielkim błędem, a powiem wam dlaczego. Bo to, że zagrał Militao, okej. Okay. To jest zawodnik, który poprzedni sezon miał niesamowicie udany. Tak jak po transferze do Realu Madryt był bardzo słabym zawodnikiem, pokazywał niesamowicie niestabilną formę, tak kolejny sezon był bardzo dobrym sezonem, ale ten sezon jest po raz kolejny Militao od jakichś kilku tygodni zawodnikiem, który nie jest tym pewnym punktem tego bloku defensywnego. I ja miałem dzisiaj wrażenie, że tak głęboko grający Real to było pokłosie podjęcia decyzji przez Ancelottiego nie wystawienia Rudigera, który w parze z Alabą zagrał mecz perfekcyjny na Haalanda. Tutaj zawodnicy typu Toni Kroos, Luka Modric, Valverde chcieli spowodować głębokim cofnięciem się w linię praktycznie czwórki obrońców, żeby tam było tego miejsca mniej, żeby uniknąć indywidualnych pojedynków Militao z Alandem, tak? Mając z tyłu głowy, że jednak to nie jest ten Brazylijczyk, którego oni już znają. Wracamy, tak się zagadaliśmy na temat tego, co dalej będzie się działo w naszym programie do końca. Bądźcie z nami do 9.30, bo będzie o romantycznych uniesieniach w futbolu. Myśmy sobie z Maćkiem przygotowali takie, w ogóle jeszcze coś będzie. Ale zanim to powiem, to chciałem wam powiedzieć, że śmiało możecie teraz do nas zadzwonić. Za chwileczkę tu się wyświetli numer telefonu, pod którym możecie nas pozdrowić, obrazić, co tylko wam przyjdzie do głowy. A my widzimy ten czwartkowy poranek. A my widzimy Marka Sitarza w rzeczonej koszulce. O, fantastyczna reakcja naszego wydawcy. Idzie. Przegrali? Z workiem bramek od Brighton. Z workiem bramek od Brighton. Ale przynajmniej się obkupił w lokalnym sklepiku klubowym. Słuchajcie, dzwońcie do nas, a my będziemy sobie gadać o romantycznych historiach. Dostaliśmy takie zadanie domowe z Maćkiem, a mianowicie przygotowanie 5 romantycznych historii. Zobacz, jaką mam romantyczną minę przy tym. Muszę ci powiedzieć jedną rzecz, że to by nie było mile widziane przez ciebie jako reżysera, gdyby twój aktor, czy też aktor występujący w twoim filmie czy serialu, przyszedł z długimi włosami na casting, a później by się ostrzygł, bo przez to bardzo krótki był termin przydatności twoich zdjęć. Wiem, jeden poranek i potem już... Straszne faux pas to jest. No słuchajcie, wiedziałem, że przyjmiecie mnie tylko w długich włosach. Brakowało wam kogoś w długich włosach. Dobra, opowiadaj. Ja tak poszedłem bardzo tak intuicyjnie do tego zadania, przypomniałem sobie naprawdę tak szybko, nie myślałem nad tym długo, takie emocjonalne momenty, które na mnie zrobiły wrażenie, one są bardzo różne, bo na pierwszym miejscu umieściłem dosyć niedawną rzecz, chyba z zeszłego roku, jak Josip Iličić strzelił zwycięską bramkę dla Mariboru. Piłkarz, moglibyśmy go umieścić blisko tej, jakoś tak okolic tych listy, tych czarodziejów w piłki, o których gadaliśmy, bo znakomita technika, mega niebanalny piłkarz, i bardzo przykra sprawa, a ja
z własnego doświadczenia wiem, jak trudne są sprawy mentalne i zaburzeniowe, i sam się zmagam całe życie z tego rodzaju problemami, więc też empatyzuję z nim. I to, że on wraca i kompletnie nie ma już figury sportowca, tylko jest takim tatusiem z kanapy, jeśli chodzi o budowę, i strzela tego gola, i widać, ile go kosztował też ten powrót, ale ile znaczy, że w tym rodzinnym kraju to robi. No bardzo wzruszający moment, polecam państwu włączyć sobie film, jak Ilicic strzela gola po powrocie. Przemowa Stevena Gerrarda w przerwie finału Ligi Mistrzów, nie zacytuję jej 1-1, ale można ją znaleźć w internecie. Wspaniała rzecz, wiadomo, Steven Gerrard, dla którego, który przystanie 0-3, zachowuje się naprawdę jak wzór kapitana i mówi o tym, ile to znaczy i po co my tu jesteśmy, i naprawdę nie przeceniałbym wagi tej przemowy, bo z jakiegoś powodu ten Liverpool wyszedł zupełnie odmieniony na drugą połowę, wyrównał, a w końcu zdobył Ligę Mistrzów. I jak sobie państwo czytają tą przemowę, to ona jest jak z najlepszego hollywoodzkiego filmu o sporcie, mogłaby muzyczka z Gladiatora pod nią lecieć. Przepiękna przemowa, znakomita. Polgas Koń strzelający przeciwko Szkocji. Może sam ten gol nie jest emocjonalnym momentem romantycznym, ale Polgas Koń był jedną z tych osób, która fantastyczny talent łączyła z bardzo niedobrym charakterem do, chciałem sportu. Powiedzieć, alkoholu, do sportu, a właśnie, alkoholu miał dobry charakter. Dużo bardziej do używek. I taka tragiczna postać jeszcze na Mistrzostwach Świata w 90 roku, tą kartkę dostał, która go wykluczyła z półfinału, i był trochę taki enfant terrible, nie wiadomo było, czy się w ogóle załapie na te mistrzostwa. Miał dużo przeciwników w tym, bo ludzie mówili, że właśnie pijak się nie nadaje, i miał bardzo dużo, jakbyśmy... Wtedy jeszcze to słowo nie istniało, ale hejterów, przeciwników, i nagle ten gol przeciwko Szkocji jeszcze po pierwszym meczu ze Szwajcarią, gdzie ta Anglia zremisowała i rozczarowywała, to jest coś pięknego w jego radości, która jest tak spontaniczna i widać, jest tak wypełniona tymi wszystkimi, tym całym też bólem i tym zmaganiem się z presją. Fantastyczny moment, zapamiętałem. No i ta cieszynka, że Teddy Sheringham i kumple wlewają mu z bidonu napój do ust, no. W związku z tym, że wcześniej prasa pisała o ich wyczynach alkoholowych, piłkę przerzucił nad Colinem Hendrym. Po latach Paul Gascoigne powiedział takie zdanie. Spotkałem ostatnio Colina Hendrego gdzieś na ulicy w Londynie i mówię do niego, co ty tutaj robisz? Myślałem, że zostawiłem cię na Wembley. No, bo słuchaj, ty wkręcił go w ziemię. Przepiękna bramka w ogóle, i taka w ogóle w stylu Denisa Bergkampa. Nie powstydziłby się Bergkamp takiego gola. Czwarte miejsce, no to historia, napisałem, zdobycie Mistrzostwa Anglii przez Marcina Wasilewskiego, no bo piłkarz, który zawsze marzył o graniu w Anglii, zawsze o tym opowiadał. Bardzo dobry w swojej klasie piłkarz, waleczny obrońca, nadający się bardzo do Premier League, i nagle łamie tą nogę, koszmarna kontuzja, i chyba nikt nie przypuszczał, że on w tej Premier League zagra, może w jakoś fartem, nie wiem, na koniec. A wiesz, jaka jest backgroundowa historia, opowieść o tym, bo przecież Leicester City było w Championship i Marcin nie chciał tam w ogóle grać. Uważał, że jego CV wciąż jakby aspiruje tym CV do tego, żeby grać w wyższych klasach rozgrywkowych. Jego żona Asia powiedziała, jedź na testy do tego Nigela Pearsona, a co ci szkodzi? No i jednak trzeba czasem posłuchać żony. Reszta jest historią, awansują do Premier League. Wiadomo, że w tym sezonie mistrzowskim on tam raptem rozegrał, nie wiem, dwa mecze czy coś takiego, nie wiem, czy nawet medal dostał, ale wcześniej był bardzo ważnym piłkarzem, poza tym zagrał w tym mistrzowskim sezonie, był członkiem drużyny i kurczę, został mistrzem Anglii, nikt mu tego nie odbierze. Fantastyczna historia, jak po takiej kontuzji spełnić jakieś największe swoje marzenie piłkarskie, więc to jest bardzo wzruszające. A pomyśleć, że kilka lat wcześniej były te spodenki konkretnie, kompletnie. No i piąte miejsce, no to tutaj dobrze, że Moni już nie ma, bo nie będzie jej przykro, ale no taki przepiękny, właśnie dosłownie romantyczny moment, kiedy Sara Carbonero robi wywiad z Ikerem po zdobyciu Mistrzostwa Świata i on ma gdzieś konwenansę i po prostu spontanicznie całuje, wszyscy wiedzą, że swoją partnerkę życiową, i to jest jakiś taki, bardzo lubię te momenty, kiedy właśnie sportowcy czy osoby publiczne jednak wychodzą z tych ról, tak jak było zdjęcie z Joaquinem Phoenixem i Neymarą po Oscarach, którzy jedzą sobie burgery na schodach siedząc, kiedy widzimy te osoby jako ludzi, którzy mają zwyczajne emocje, chcą się nimi dzielić, nic nie udają, i to jak ona jest speszona, bo jest dziennikarką i nie może z tego wyjść, ale on ma to właśnie kompletnie gdzieś i ją całuje przed kamerami. Wspaniały moment, bardzo romantyczny. Wspaniały moment będzie również teraz, bo zanim pojawią się moje romantyczne momenty, to mamy widza na linii, który czeka już dość długo, za co przepraszam, ale Maciek musiał dokończyć swój wywód. Cześć. Och, to było nieprzyjemne. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem was serdecznie pozdrowić i podziękować za to, że jesteście tutaj z nami od rana. Ja akurat jestem po dwóch operacjach, także jestem na kilka tygodni uwięziony w domu, także tutaj umilacie mi z rana czas. Przepraszam, nie przedstawiłem się, Rafał z Zamościa. Cześć, Rafał. Jako że jestem z Zamościa i
bliski mi jest klub Hetman Zamość. Chciałbym tak, żebyście może nie przy poranku, ale żebyście w jakimś swoim programie zwrócili uwagę na projekt stadionu, który powstaje w Zamościu. Powstaje jakiś dziwny twór, którego tak naprawdę nigdzie na świecie nie widziałem do tej pory. A co jest dziwnego w tym projekcie, powiedz? Co jest dziwnego w tym projekcie? Projekt obejmuje stadion, który będzie miał około lekko ponad 1000 miejsc. Trybuna prosta będzie składała się z jakichś trzech segmentów, które będą każdej innej wysokości. Jakieś dziwne kolumny na środku trybuny w najlepszych miejscach. Także nikt tak naprawdę w Zamościu, kibice sprzeciwiają się temu. Klub sportowy Hetman Zamość sprzeciwia się temu. Natomiast miasto podjęło taką decyzję. No, projekt jest ogólnie katastrofalny. Jakbyście mieli czas i możliwość zainteresować się tym tematem. Słuchaj, my może zainteresujemy tym tematem najsłynniejszego wychowanka Hetmanu Zamość, czyli Arka Sitarza. Dzisiaj Arek Sitarz pojawił się już po raz drugi w naszym programie, ale faktycznie raz był kiedyś zawodnikiem juniorów Hetmana Zamość, więc pewnie zna ten Zainteresujemy się, pokażemy ten stadion być może w jutrzejszym poranku i może zadzwonimy i zapytamy się architekta tego stadionu, co miał na myśli. A tobie życzymy powrotu do zdrowia, bo operacje to nie jest przyjemna rzecz. Dokładnie, coś o tym wiem. Życzymy zdrowia, też jestem niedaleko po operacji, więc życzę ci zdrowia. Na czacie dostajemy informację, top 1 najbardziej romantycznych historii poranka. Przemek zapraszający Moniu do selfiaka. Zobaczymy, z jaką odpowiedzią spotka się to w domu. A teraz czas na moje romantyczne historie, chociaż będzie mała wideoweryfikacja. Skorzystam z VAR-u po raz pierwszy w historii KS Poranek. Mistrzostwo Anglii dla Leicester City to jest... Ja po prostu podszedłem do tego rankingu w taki sposób, że to, co pierwsze przychodziło mi na myśl, tak wiesz, emocjonalnie, spontanicznie, no to jest taka historia. Mówiłeś o Marcinie Wasilewskim, to ja tylko uzupełnię to, że... Bo powiedziałeś, że w tym mistrzowskim sezonie nie grał za dużo, albo prawie wcale, ale myślę, że gdyby nie grał sezon wcześniej, to Leicester City nie utrzymałoby się w Premier League. Oczywiście. I nie byłoby tej historii. To była jego zasługa. Zresztą Wasyl wylądował na tej słynnej okładce L'Equipe, kiedy w domu Jamie'ego Vardy'ego świętują tytuł już bez rozgrywania meczu. Tak samo może być w najbliższy weekend, że jeśli z Nottingham Forest przegra Arsenal, to Manchester City już z Chelsea nie będzie musiał wygrać, żeby sięgnąć po tytuł mistrza Anglii. Reprezentacja Danii wygrywająca Mistrzostwo Europy w 92 roku, bo to są zdecydowanie moje czasy, moja młodość. I pamiętam, że wtedy... A Filip Kosior się rodził wtedy. Wszyscy. Filip Kosior się rodził wtedy, a myśmy się zakochali w reprezentacji Danii, która ściągnięta z plaży przyjechała w miejsce Jugosławii. Pokazywali pięty tam, a zostali ściągnięci. Pokazywali pięty na plaży i nagle dostali telefon od trenera: schowajcie pięty i załóżcie korki, bo czeka was wielkie wyzwanie. Fantastyczna, duński Dynamit, fantastyczna historia. Powrót Erika Abidala po wygraniu z ciężką chorobą. Wiadomo, o co chodzi, nikomu nie trzeba tłumaczyć. Reprezentacja Grecji w tym siermiężnym, brzydkim stylu, ale jednak wygrywająca Mistrzostwo Europy w 2004 roku. Wtedy wszyscy byliśmy Grekami i chcieliśmy, żeby reprezentacja Polski była... Nową Grecją. Tak, była Nową Grecją. I powrót Wrexham do zawodowej piłki pod rządami dwóch aktorów z Hollywood. To jest oczywiście najnowsza historia, bo to jest taka bardzo hollywoodzka historia. Natomiast ponad tą całą piątką, ta romantyczna historia, dla mnie taka największa, to jest ta, którą Krzysiek Pieszko, nasz wydawca, przypomniał wczoraj na naszej grupie WhatsAppowej, a mianowicie Bradley Lowery, czyli chłopiec chory na bardzo rzadką odmianę nowotworu, nieuleczalnie chory, i to było wiadomo, że on po prostu umrze. I Jermaine Defoe, czyli były piłkarz reprezentacji Anglii, także Tottenhamu, Sunderlandu, to się akurat działo, kiedy zakładał barwy Sunderlandu, który temu chłopcu postanowił na ostatniej prostej w jego życiu, na ostatniej drodze życiowej dać wiele chwil radości. Wręcz się z nim zaprzyjaźnił. Zaprzyjaźnił się z nim, odwiedzał go w domu, w szpitalu, pozwalał, zabierał go na mecze. Zazwyczaj dzieciaki wyprowadzają na mecze piłkarzy. Dopóki Bradley miał siłę, to robił. Później Jermaine Defoe brał go na ręce. Piszecie na czacie o najbardziej romantycznych powrotach. Też pisze Tomasz Matyja. Najbardziej romantyczny był powrót Thierry'ego Henry'ego do Arsenalu. Myślałem o tym. Ładny moment, też myślałem, to prawda. Myślałem, czy go nie umieścić na tej liście, bo pamiętam, że to było wspaniałe, bo często takie powroty kończą się no takim czymś wiesz, że to już nie działa za drugim razem i to jest jakieś takie na siłę troszkę, a tam faktycznie ten jeden moment tej bramki był taki...
No, to było spektakularne bardzo. Cały czas możecie pisać o tym, jakie momenty dla was były bardzo romantyczne w historii piłki, a my sobie przejdziemy od tego romantyzmu, bo to też się wiąże i jakby idealnie się wpisuje w romantyzm piłkarski, czyli istnieje taka instytucja piłkarska jak One Club Man, czyli człowiek związany z jednymi barwami klubowymi od początku do końca, takie ikoniczne postaci. Mi od razu przychodzi Paolo Maldini, jak mówimy One Club Man, to mi przychodzi Paolo chyba, Maldini, Totti też. I jeszcze pozostając we Włoszech i jak się chodzi o Inter, Javier Zanetti, mimo że nie Włoch, jednak przyjezdny z Argentyny, to jednak Javier Zanetti też ikona. On też tych meczów tam z 500 czy 600 rozegrał w tym Interze. Nawet nie musimy jakoś szczyć, Maciek, specjalnie, bo mamy tutaj ściągawkę od naszych wydawców. Francesco Totti, Roma, 25 sezonów w latach 92-2017. Roma jest dla mnie wszystkim, wszystkim, co człowiek może chcieć. Pasją, miłością, radością, drużyną, którą zawsze wspierałem i zawsze będę. Oferta z Realu Madryt była w 2004 roku. Było bardzo blisko, ale ostatecznie się nie przeniósł. Ryan Giggs, 24 sezony w Manchesterze United, porysowany później ten pomnik jednak przez wydarzenia pozaboiskowe, bardzo mocno przez Giggsa. Carles Puyol, 15 sezonów w Barcelonie. Jamie Carragher, 17 sezonów w Liverpoolu. Paolo Maldini, o którym powiedziałeś już wcześniej, 25 sezonów Paolo Maldiniego w Milanie. Przy Carragherze, zobacz, właśnie jest przyśpiewka kibiców Liverpoolu "We all dream of a team of Carraghers", że właśnie to jest piękne w futbolu, że dużo lepiej byłoby mieć 11 Carragherów niż 11 Hazardów, o której mówiliśmy na początku, kupioną za wszystkie pieniądze transferowe Guardioli. Mimo że można by się spierać, kto indywidualnie jest, nie wiem, lepszy, lepiej wyszkolonym piłkarzem albo był lepszym w swoim prime time, to ja bym też wolał mieć 11 Carragherów niż 11 Hazardów. Tutaj jeszcze użytkownik o bardzo skomplikowanym pseudonimie ABCDF pisze: ponoć to ściągnięcie z plaży to mit. Gdzieś czytałem, że Duński Związek Piłkarski dostał info wcześniej, że może zastąpić reprezentację Jugosławii. Była taka informacja i dostali piłkarze rozpiskę, natomiast całej tej historii romantycznej nie psujmy. Też nie możemy takich historii psuć poprzez jakieś tam, wiesz, próby udokumentowania. Mi się zawsze przypomina... Oczywiście, mówiąc całkiem serio, masz rację. Tak właśnie było. Mi się zawsze przypomina tekst jednego z polskich komentatorów, który po prostu mnie śmieszy do dziś, czyli: nie wiadomo, kto wynalazł dynamit, ale należy mu się od Duńczyków Nagroda Nobla. Zdecydowanie, i właśnie stąd ten pseudonim pojawił się, Duński Dynamit, dlatego że ta gra była taka eksplozywna, była radosna, była bardzo ofensywna, no i przede wszystkim bez jakichkolwiek kompleksów Duńczycy wtedy... I jeszcze ta Fred Nobel Dynamit. No i jeszcze ta historia, wiesz, tam to jest romantyczna historia. Romantyczna historia, wiesz, taka matrioszka w romantycznej historii, czyli Kim Wilford, który latał do chorej córeczki z turnieju, tak, i wracał na turniej, koledzy na niego czekali. Ale dla niego też chcieli to Mistrzostwo Europy. I piękne koszulki. Tutaj i bracia Laudrup. Mamy malutkiego Bradley'a Lowery'ego, właśnie kibica Sunderlandu, który zmagał się z ciężką chorobą i który przyjaźnił się z Jermainem Defoe. Patrzę sobie jeszcze na tych innych piłkarzy. Mówiliśmy o Paolo Maldini. Ostatnio oglądałem takie studio, to CBS, które prowadzi Kate Abdo. Jest tam Micah Richards, Thierry Henry i właśnie Jamie Carragher. I widać było, jak po prostu oni się połączyli z Paolo Maldinim. To tam wytworzył się taki elektroładunek respektu do Paolo Maldiniego. I Thierry Henry powiedział: zawsze jak ciebie widziałem na boisku, to odczuwałem taki niepokój. Mówię, będę grał na tego gościa, będą dzisiaj problemy. Na co Paolo Maldini wybrnął z tego z dużą klasą, bo powiedział: wiesz, zawsze jak widziałem, że będę grał przeciwko Thierry'emu Henry'emu, to odczuwałem strach. I w tym studiu takie poniósł się taki pomruk podziwu dla Thierry'ego Henry'ego. Ale są tacy piłkarze, którzy poza tym, że są dobrzy piłkarsko, to mają jakąś nieprawdopodobną charyzmę. I Maldini ma nie taką charyzmę, wiesz, jak Zlatan, jakąś agresywną, wariacką, tylko taką, że jest, nie musisz nic robić i bije od niego, od Maldiniego totalnie bił taki respekt, że... Jest taki filmik, możecie sobie sprawdzić w YouTubie, jak Gattuso totalnie szaleje i skacze do rywali i do sędziego i podchodzi do niego Paolo Maldini, staje przed nim i mówi mu jakieś 4 żołnierskie słowa i ten Gattuso się robi taki malutki, chociaż i tak specjalnie wysoki chyba on nie był. Tony Adams, Arsenal, 19 sezonów, 4 tytuły mistrza Anglii. Bardzo ładne zdanie powiedział o nim Sir Alex Ferguson. Adams to stoper
Manchesteru United, który zakładał nie tę koszulkę, co trzeba. No to jest taka wyższa forma komplementu. Tony Adams, jak wiemy, miał bardzo duże problemy też pozaboiskowe, tak, jeśli chodzi o alkoholizm, ale wyszedł z tego, stał się takim ambasadorem piłkarzy, którzy właśnie z takimi problemami się zmagali. Marcel Schmelzer to tak z mniej oczywistych. Borussia Dortmund 14 sezonów, Paul Scholes, precyzyjna nóżka, mówiliśmy tutaj o nim przy okazji tych wirtuozów, 19 sezonów w Manchesterze United. Ogólnie, słuchajcie, jest naprawdę ta lista piłkarzy, także z Polski, jest niesamowita, bo mamy Władysława Szczepaniaka, który 20 lat grał w Polonii Warszawa. Kibice mieli taką o nim piękną przyśpiewkę: Szczepaniak, Szczepaniak, tyś warszawski cwaniak. A czy ja, czy ja dobrze pamiętam, że właśnie Szczepaniak był jednym z bohaterów do przerwy 0-1, że tam, bo ten paragon poznaje go. Nie, to był Stefanek. Stefanek. O. A, tak, ja czytałem tę książkę jakieś 20 razy, więc akurat to pamiętam. Henry Grejman, Wisła Kraków, 19 lat, w latach 1910-1933. Od 2008 roku jego imię nosi Stadion Wisły Kraków. Antoni Gałęcki, ŁKS, 17 lat. Teodor Anioła, Lech, 16 lat, podobnie jak Juliusz Miller, Czarni Lwów. Andrzej Salach, Lechia Gdańsk, Czesław Nowicki, 16 i 15 lat. No naprawdę tych postaci było dużo. Czyli mówisz, że w twoim przypadku to zdecydowanie Maldini jest, znaczy, tak? Przychodzi mi do głowy, no ale też na przykład Stevena Gerrarda tu nie mamy, a myślę, że też sporo... Steven Gerrard jak najbardziej zasłużył na to, żeby tutaj być. Sporo tych lat mu się nabiło i faktycznie jest to piłkarz kojarzony tylko i wyłącznie z jednym klubem i słusznie spędził w nim całą karierę. Myślałem też o tych polskich zawodnikach, ale takich z moich czasów bardziej, bo większość jest starsza, ale nie wiem, czy to wychodziło w kilkanaście lat, bo myślałem o jakimś Janie Wosiu na przykład. Ja mam takiego hipsterskiego jednego bohatera tutaj i on przez 16 sezonów grał w Evertonie, był obrońcą i nazywa się Tony Hibbert. Był taki bardzo rzetelny, solidny obrońca to w Evertonie, którego bardzo lubili kibice, mieli mnóstwo przyśpiewek, więc tak to wyglądało. A, podpowiedziałem mi na ucho faktycznie, że Gerrard rozegrał jeden sezon w Major League Soccer, dlatego... Nie był w naszej klasyfikacji jako One Club Man, bo tutaj była bardzo chyba restrykcyjna zasada, że faktycznie ktoś, kto nie do końca kariery pozostał. Jest taka legenda miejska, która mówi o tym, że Steven Gerrard miał się przenieść z Liverpoolu do Chelsea, kiedy Chelsea się zbroiła pod wodzą José Mourinho, ale że Steven Gerrard powiedział wtedy, że no nie mógłby tego zrobić, natomiast w przestrzeni publicznej pojawiały się takie informacje, że kibice Liverpoolu złożyli wizytę i powiedzieli, że no nie, stary, ale jednak nie możesz, ale nie chce mi się w to wierzyć. Ale z kolei mówiąc, był taki niesmak, kiedy Frank Lampard na koniec jeszcze był w City, nie? Że ta Chelsea go jakoś nie zagospodarowało. Bo wiesz, jak to było? Frank Lampard poszedł do Stanów, wiem, i wrócił. To był klub filialny. No wiem, ale było coś wrócił dziwnego. I to było bardzo dziwne. Pamiętam, że komentowaliśmy jakieś spotkanie Manchesteru City i ten Frank Lampard w tej błękitnej koszulce. Tak, że coś strzelił w ogóle gola w meczu przeciwko Chelsea i podszedł pod trybunę z fanami Chelsea i oni bili mu brawo na stojąco. Frank Lampard jako piłkarz, Frank Lampard jako trener, to jest zupełnie dwóch różnych Franków Lampardów. Jeśli chodzi o dzisiejszy poranek, 18 maja. Dryfujemy powolutku do końca. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć wam o ofercie Superbetu. Po Lidze Mistrzów czas na Ligę Europy i Ligę Konferencji. Po pierwszych meczach nie ma faworytów. Tak mecze typują gracze Superbetu. Zaskakujące z pewnością jest typowanie na Fiorentinę, która przecież przegrała z Basel pierwszy mecz. Możemy zobaczyć sobie to na załączonej grafice, też godziny rozpoczęcia tych meczów czwartkowych, także to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy poranek. Maciek Buchwald towarzyszył wam i mnie Przemek przez Rudzki. Dwie godziny. Kłaniamy się nisko, zapraszamy tradycyjnie na jutro na godzinę 7:30, a skład będzie dobrze wam znany, czyli Michał Pol, Kinga Kujawska i Testri. Zobaczymy, co pokażą jego karty na najbliższy weekend. Miłego dnia, cześć.